Witamy was bardzo serdecznie, z tej strony wujek Bochum się kłania oraz... Lucek, siemanko, jestem Lucek. Moi drodzy, witamy was w Mad Runner po raz drugi w tym właśnie składzie. Dzisiaj, moi drodzy, pojedziemy sobie po mapie, która się zwie Wybrzeże. Moi drodzy, i na tej mapie Lucek podjął bardzo ryzykowną decyzję. Ja na tą decyzję przystałem. Otóż kazał mi wykasować z tej mapy samochód. Jak on się nazywał? B131? No, ciężarówka taka terenowa. Tak, i zostawił nas tutaj po prostu z tymi gazikami. I myśli, że nam się uda. Sprawdźmy to, czy ma rację. No ja jeszcze tej mapki nie jechałem, więc nie wiem, co nas tutaj czeka. Ja jechałem tą mapkę, ponieważ ja zrobiłem już gameplay, którego wy dopiero zobaczycie. Na tamtym gameplayu mówię, że po raz pierwszy pojadę na tej mapie. No ale odcinek z tamtego gameplaya zobaczycie później, więc kolejność będzie troszeczkę porypana i trochę myląca dla was, ale no cóż, przepraszam bardzo za taki mój głupi wyczyn. Ale moi drodzy, Luce, gdzie ty już jesteś? Tam poczekaj na mnie. No dobra, dobra, czekam. No okay. Ja już odpalam, bo słuchaj, jakiś plan logistyczny musimy zaplanować, bo ja wiem. Ja wiem, że na przykład nie warto tutaj pchać się w rzekę, jeżeli na przykład masz teraz włączoną mapę, jest tutaj droga odkryta. Na oczywiście odkrytym terenie mapy i ta droga w nieznane ciągnie nas przez rzekę. Ja stanowczo odradzam tamtędy jechać. Nie uda się to. Mhm. Te gaziki są za lekkie i rzeka je po prostu porwie jak, nie wiem co, jak kartkę papieru. Musimy odblokować jakąś ciężarówkę. Aha, czyli Lucek po prostu ma taką strategię, że najpierw odblokujemy jakąś ciężarówkę i będziemy dzisiaj jeździć ciężarówkami odkrytymi, nie inaczej. Takie ryzyko podjął dzisiaj Lucek i ja mu kibicuję wręcz, bo jadę na tym samym wózku, no to ja nie mam innego wyboru. Ja próbuję odkryć ten punkt obserwacyjny najbliższy, pojadę przez las, dlatego że jak będziemy jechać przez las, to będziemy mieli blisko jakieś drzewo, żeby użyć wyciągarki. Ten samochód chyba ma wyciągarkę, nie? Standardowo. Dobra, musi Lucek mieć. Prowadź! Ty tu dzisiaj jesteś kapitanem tej ekspedycji. Wycieczki tak, to za mało powiedziane. Ekspedycji wielkiej. Załadowałem jakieś liny na dach, jakieś skrzynie, nieskrzynie, inne takie rzeczy. No powinno nam pomóc. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o rzekę, to te samochody są bezbronne. Uwierz mi, grałem z Dandim. W przeprawie przez rzekę i kurde, no powiem ci, masakra była. Nie przez takie coś, przez taką kałużę jak... No, wiem. Ja nie mówię o kałuży, ja mówię o rzece. No i było przechlapane, nie? Było przechlapane. No, widzę rzekę, chyba. No, nawet zobacz sobie z tą kałużą. Te nasze ułazy nie radzą sobie najlepiej. Ja jakoś przejechałem, ale słabo było. Lucek, nie wydaje ci się, że... W pierwotnym Spin Tires te ułazy były bardziej wszechmogące? Właśnie nie, odwrotnie. Ja myślałem, że były słabsze. Tak mi się wydawało. A ja właśnie mam odwrotne wrażenie. No nie wiem, który z nas ma rację. A zresztą, no każdy z nas ma prawo do swojej opinii. Lucek, niech Bóg cię ma w swojej opiece. Okej, spróbujmy. W razie czego asekuruj tam z tyłu. No on się, już się porywa. Już się nie, porywa. Nie, spokojnie, wydostanę się, tylko... Trzeba trafić na drugą stronę tak, żeby drzewo można było zahaczyć. Tutaj już z tej strony chyba nie jest tak rwąca, ale spróbuję. Czekaj, dobra. Dobrze by było, żebyś tam poczekał na mnie z drugiej strony. Poczekam, no. Pamiętaj, że gramy zespołowo. Dobra, jestem. Okej, ja i tak się tutaj nie mam o co zahaczyć. O co ty się zahaczyłeś? O nic, po prostu zmniejszyłem obroty. Wjechałem na jedynce i obroty powoli. Pod prąd? O, i tutaj się dawaj złapał. Dawaj chamie, jedź. O, i super. Dawaj chamie. Włączyłeś blokadę dyferencjału? Tak. Nie, czyli blokady jeszcze nie. To włącz. Dobra. O, super. Nie takie super, bo ja się tak bardziej trochę męczę niż ty tutaj pod tą górę. Podjechać? Czekaj, moment, bo ja tutaj czasami dostaję do głowy z tą kamerą. No. Kurde, nie mam żadnego punktu zakotwiczenia tutaj, to niedobrze. No nie ma właśnie, tam są tylko gałęzie, a od nich się nie można. Dobrze, cofam. Dupa samochodu została uwięziona.
Kurde, nie wydostanę się z kuba. Dobra, już podjeżdżam. Dobra. Ja zarzucam linę. Czekaj, to chyba ja mu muszę. Koło zapasowe, bagażnik. Aha, dobra, mam, okej. Ty tylko zaakceptuj. Mam, okej. Okej, dobra. I ta wyciągara i do przodu. I aleluja. No dawaj, dawaj, chamie, jedź. Poszedł, okej. Poszedł. Dobra. Odczepiam się. Okej. I powinno to teraz jakoś iść. Tutaj jest drzewo, to w razie czego można się łatwo przyciągnąć. Wiesz, jak byłoby logicznie, no, że najpierw jeden z nas przejeżdża, tak, żeby drugi z lądu mógł go wyciągnąć w razie czego. Tak, a bo dopiero jak... potem drugi przejeżdża i ty z lądu możesz mnie wyciągnąć w razie czego. Bo jak się tak razem wpierniczamy w rzekę, to wtedy jest lipa, bo jak jeden siądzie, to drugi i drugi siądzie, to już koniec, skończyliśmy mapkę. No, dokładnie. Znaczy no, moglibyśmy zresetować sobie pojazdy, ale jaka to frajda. W sumie nie wiem, jak ten tryb symulacyjny działa dokładnie. Testowałeś go? Jak to wtedy jeszcze nie, na Madranerze jeszcze nie. Wiem, że... Znaczy, tutaj widzowie mi pisali, jeden mi pisał, że na trybie symulacyjnym trzeba się absolutnie zatrzymać, żeby zablokować dyfry, a zaś inny widz temu przeczy. Także ja będę musiał to osobiście sprawdzić, bo co widz, to inna opinia, dokładnie, inne tak, zdanie, ile ludzi, tyle opinii. Nie ma to jak przekonać się na własnej skórze, jak to tak naprawdę jest z tym wszystkim. Słuchaj, tu proponuję się rozdzielić. To jest autostrada nasza. Ona gdzieś fajnie prowadzi. Mm-hmm. A chodzi o to, że możemy pojechać razem odkryć ten punkt obserwacyjny. On jest gdzieś tutaj. Nie wiem dokładnie w którym miejscu. Ja bym był za tym, żeby trzymać się razem. No dobra. Lucek, ja mam tutaj za zadanie nauczyć ciebie pracy zespołowej. Tak mi dali widzowie z poprzedniego odcinka takie zadanie, że mam cię nauczyć grać zespołowo. No dobra, spoko. To w takim razie chodźmy razem tutaj przez las. I musimy znaleźć takie w miarę taki przejazd, gdzie damy radę się przecisnąć, tylko nie wiem, czy w taki gęsty las jest sens się pakować, ale tam... Czekaj, no tymi gazikami w sumie... Można by spróbować, spróbuję. No. Widzisz w ogóle prześwit między drzewami? Tak. I widzę ten punkt, jestem bardzo blisko. No, to jest tutaj. Mam już. No właśnie widzę, żeś już tam... Ale ty będziesz teraz wracał, czy co? Tak, wracamy. Mamy, zobacz, posterunek odstępowy otwarty. Czekaj, Lucek, ale tą samą drogą, którą tam teraz pojechałeś do tego punktu, będziesz wracał? Tak, zaraz do ciebie wrócę do ciebie. Dobra, to ja tam się już nie pcham. Nie pchaj się, wracam. No dobra, bo ja zanim ruszyłem, tutaj mnie przyblokowała jakaś ta przeszkoda. To już tam nie ma sensu wjeżdżać. Na kamerze z kokpitu fajnie się jeździ między drzewami. No, ja przeważnie jeżdżę na tej kamerze gdzieś tam z tyłu. Bo ty wiem, że kamerę z kokpitu cały czas masz włączoną, tak? Nie cały czas, bo ja lubię też popatrzeć z zewnętrznej kamery, jak te samochody walczą z botem. Po prostu ja się tam przyblokowałem, gdzie ty teraz. Okej. Dobrze, to mamy zrobione. Teraz tak. Dobra, szybki, wściekły. Prowadź dalej. Co tam masz dalej w planie? Skład drzewa. Teraz ja bym proponował pojechać do drugiego punktu obserwacyjnego niedaleko. Paliwa mamy dużo, więc to jest ta droga, do której jesteśmy teraz skierowani. Widzę, wytyczyłeś, no. Ty, to może tą autostradą pojedziemy. Tak, oczywiście. No, tak by było najrozsądniej. I come on, wiesz co, ten, nie wiem, UAZ, mi się wydaje, że on nie ma takiego przyspieszenia, jak na te auto przystało, bo mi się wydaje, że ciężarówka ma większe przyspieszenie niż ten gaziczek. Tak, ono tak nie wydaje rwie. Ci się? Rwie tak niesamowicie. Wow! Ja jadę teraz na czwartym przełożeniu, na litość boską. Chociaż ten samochód już powinien tutaj zapierniczać co najmniej 60 km na godzinę. A ile mamy na budziku? Nie wiadomo. No, nie widzę, bo jestem na kamerze zewnętrznej. Jak weźmiesz na kokpit, to jest jakaś tam podziałka, ale nie ma napisane ile kilometrów na godzinę i co i jak. No nie ma, jest jakaś taka pseudopodziałka, Bóg wie co ona mi tutaj przedstawia, ile tutaj jest prędkości maksymalnej. No to jest właśnie. Takie umowne, to nie jest najważniejsze w tej grze, z jaką prędkością ty jedziesz w tym momencie. No tak, bo i tak większość terenu pokonujesz na pierwszym biegu i zazwyczaj na blokadzie dyfrów jeszcze. O, może czekaj. Ja teraz nie. Tutaj zobacz, mamy bardzo blisko, ja się tu wrąbię. Mamy bardzo blisko punkt. Zobaczymy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty mi odbiłeś? Ty jesteś za szybki dla mnie. Gdzie ty jesteś? Nie jesteś za mną zaraz? O. No, ty zapieprzesz jak mały Volkswagen. Poczekaj, tutaj jest już punkt. Je! To było teraz piękne.
To on jest blisko, nawet nie musisz tutaj wjeżdżać. Zobacz. Ty... No, widzę go. Uuu, co my tu... Zobacz, od razu możemy się przełączyć na jakiś pojazd. Robimy tak, czy podjeżdżamy do niego? A czekaj. Jak mapkę jeszcze otworzysz? To jest niedaleko. Jest. D535. Zobaczymy, co to za ustrojstwo. Tak, ja bym sobie tam podjechał, bo to będzie tak fajniej, nie? Aha, ty się przełączyłeś. Lucek, twoja ulubiona ciężarówka. No to jadę tam. Ja sobie podjadę, odstawię te samochody w miarę tak w przyzwoitym miejscu. Lucek, może... twoja ulubiona ciężarówka. Tylko nie mów, że ten duży. To jest chyba ten duży. No przeskocz to, sam zobaczysz. Nie, ja sobie podjadę. Ja ci nie chcę po prostu, wiesz... Spoilerować. Nie chcę się wkurzać, no. Ale tam chyba obok jest jeszcze druga, w razie czego. O, cieniu. Ja jeszcze nie jechałem tym Mazem, to co? Ja muszę no, tym Mazem. Zamiana, co? Pewnie, kurde, oczywiście, że tak. Dobra, tylko ja muszę zobaczyć, gdzie ty teraz jesteś. Obok, ja przyjechałem sobie tu samochodzikiem, wiesz? Masz jeszcze teraz tutaj C4320, tak. Cokolwiek się kryje pod tą nazwą, ja przeskoczę zobaczyć. A, no panie. Panie, ty to masz od razu, kurde, ty będziesz zadowolony ze swojego wyboru. Jak nawet nie wiem, co wybrałem. No, zobaczysz na miejscu, jak dotrzesz. To jest chyba ta ciężarówka, co lubię. Nie będę ci tutaj zdradzał takich sekretów. No. Mamy jeszcze dwie ciężarówki. Nie, czekaj no. Tak. Jeszcze tam nie jest tego dziadostwa pełno. Tak, mamy jeszcze dwie. Ten K700 to jest chyba ten... bydlak taki do ładowania kłód, o ile się nie mylę. No i B131 to jest chyba kras, o ile się nie mylę. Okej. Okay. Dobra, my musimy się gdzieś teraz spotkać. Tutaj... Tak. Kto to do mnie teraz w tej chwili? Ja o już Jezus, się nie teraz. Ludzie, teraz seriala klęcę z kumplem, a wy mi będziecie tutaj, kurde, Małgośka, Jaśka i Dzidka będą mi teraz dzwonić tutaj, dobra. Więc to spotkamy się tutaj na tym łączeniu dróg. Dobrze, jadę tam. Ten Albert ma tylko, co, 3 biegi? Noż, ja się nie kręcę. Dzień no, dobry, to wygląda. Panie Lucjanie, dzień dobry. Siema. Ty, a co ty tam zostawiłeś z tyłu jeszcze za samochód? Tyłu? No co to jest? To jest twój samochód, mów po ludzku, jest podpisane B66. Tak, B60, ale kurde, ja go tam nie widziałem. Ojeju, tego to chyba nie chcemy nigdzie. Ty, ale ja go tutaj nie mam na spisie pod mapą. B66. Czemu on... Nie wiem, właśnie, a czemu... co to za cudak? Czemu on... Co on ma z tyłu? On ma chyba z tyłu paliwo, tak wygląda. Co on tam ma z tyłu? Koło zapasowe, namiot warsztatowy? Lucek, ale czekaj no, na spisie twojej mapki, masz ty ten B66? Tak, czekaj chwilę, bo mi się tu Steam włączył, lera. Już patrzę. Nie, no mam go, jest na czerwono ja teraz. Ja go nie mam teraz na spisie, treść. O. Czekaj, no, bo ci naprawiłem twój samochód. I koło zapasowe jeszcze, cyk, mechanik. Zatankuj mnie. Czy ja mam cię? A jest, no, o jest, no. Czekaj, hop. Okej. Okay. Teraz mi telefon dzwoni, no ludzie kochani. Powiedz, że nie masz czasu. Nie będę w ogóle teraz odbierał. No ja tak mam, no takie brzemię na mnie czasami ciąży. Okej. Okay. Dobrze, jesteś zatankowany. Ty potrzebujesz dużo paliwa, musimy na to uważać. Teraz ty prowadź. Ale mnie irytuje ten telefon. Nie cierpię czegoś takiego. Włącz tryb samolotowy. Znaczy, wiesz co, ja mam tutaj włączony ten tryb dyskretny, no. Ale cholerny Viber ma w sobie coś takiego, że on omija ten tryb, nie wiem dlaczego. No. Ty słuchaj, ale my musimy najpierw jechać do warsztatu. Lucy? Tak, ale musimy wziąć z warsztatu naszego pierwszego punkty warsztatowe, wiesz o co chodzi? Ja w ogóle muszę jechać najpierw do warsztatu, bo słuchaj, ja mam tylko siodło, ja się muszę jakoś tutaj... Tak, to jedziemy z powrotem, jedziemy z powrotem do naszego warsztatu. Warsztat, który jest teraz i tak zablokowany. Nie, musimy jechać do naszego pierwszego warsztatu, tego, z którego wyjechaliśmy. Czyli co, klikamy się od koloi do warsztatu, żeby było szybciej, czy tam jedziemy? Nie, coś ty, jedziemy. Dobra. Trzeba przetestować, no chyba, że nie masz paliwa. Nie no, słuchaj, no, paliwo na razie jeszcze mam. Ale sam powiedziałeś, że te potwory palą więcej. No zobacz sobie dziad jak kopci. On, no. Wiesz ile teraz kurde roślinności zdycha przez te jego kopcenie? Nie no bo ostatnio jak tak wiesz, przyspieszyliśmy strasznie naszą grę.
No to żeśmy skończyli przed czasem, tak? Jeszcze mieliśmy trochę czasu na granie. A ty tutaj... myślisz, że dzisiaj pójdzie nam tak samo gładko na tej mapie jak poprzednio? No kurde, z moją pomocą. Podziwiam twój optymizm. Czekaj, bo ja muszę tutaj... O, właśnie. Jaki skromny, z nie moją no, śmieję pomocą. Się, śmieję się. Ale fajnie błoto odskakuje z tych opon, Jezu. Tak, zgadza się. Weź sobie pograj w jakąś inną grę i nagle wbij do Spin Tires, pooglądaj jak to wszystko wygląda. Kurde, no. To jest super. Szkoda, że tutaj nie można powłączać takich dodatkowych funkcji, jak kurde... Wycieraczki chociażby głupie, nie? Albo takie inne. Walimy tu w rzekę? Ja teraz mogę w rzekę jechać. No dobra. Ale gazikiem mnie do przeprawy rzecznej nie za bardzo przekonasz. Dobra. Tutaj będzie rzeka bardzo szeroka, więc ja bym proponował, żebyś ty pojechał pierwszy. Ja się mogę zakopać. To nie jest powiedziane. To nie jest powiedziane. Jednak ja mam trochę słabszy samochód. No to ja cię wyszarpię za tą przyczepkę, no i tyle. No dobrze, to... Chcesz pierwszy, czy ja mam pierwszy jechać? Aha, czekam na ciebie jeszcze. No czekaj, spokojnie, bo tutaj ta ciężarówka, no niby, kurde, taki potwór, ale też mi się wydaje, że jest ciut słabsza od tej z pierwotnego Spin Tires. No, może być. Ja cisnę tak w tamto drzewo, żeby w razie czego drzewa się złapać. A ty jedź, no ja myślę, zobaczymy. Ja, czekaj, przełączę się na kamerę zewnętrzną, przygotuję się do tej przeprawy. No okej. No bo ja jestem wujek Bohun, a wujków Bohunów spotyka zawsze coś złego. Dobrze, to ty jedź tak i zobaczymy jaki to da rezultat. W razie czego, tutaj mamy taki ładny przejazd, ten co przejechaliśmy tymi łazami. Poszło nam naprawdę super. Rzeka ogólnie tutaj powinna mi naskoczyć. Ale jednak mnie znosi. To weź sobie teraz wyobraź, jakbyś tutaj miał gazikiem wyjechać, nie? No. Nie no, ten motherfucker zaraz, kurde, pływa razem z rzeką, jak kartka papieru, nie? Dobrze, zobaczymy jak będzie ze mną. Ja się odsunę od brzegu, jak będę widział, że już jesteś przy brzegu. Dobrze, ja tu mam w zasięgu już chyba drzewko, także. To znaczy, nie przyjmiesz mojej pomocy tej liny, tylko drzewkiem chcesz się ratować? Na razie jeszcze próbuję się czołgać. No znosi ci tą przyczepkę, zdecydowanie. No całego znosi, ale jest dobrze. No. Też linę? Nie, jest okej. Okay. Trzymam się. No to jak ja mam widzów teraz? Co ja mam widzom napisać w sekcji komentarzy? Jak ja mam ludzka nauczyć gry zespołowej? Gracze ci zarzucają z pierwszego odcinka, że nie potrafisz grać zespołowo. No. No, czytałeś to. No ale jak sobie radzę, no to po co się podczepiać liną? No jak po co? Żeby było zespołowo. A ja graczom muszę uświadomić, znaczy przepraszam widzom, że ja cię na siłę do niczego nie mogę przekonywać. Jeżeli sobie sam radzisz, no to tyle, nie? No właśnie. No. Mi by się tutaj taki pojazd gąsienicowy przydał. Oj, bym ciorał, ciorał takim gąsienicowym. Ja myślę, że jak dodadzą to w modyfikacji, jeśli by coś takiego zrobili, to by był za łatwy. Musieliby to zrobić twórcy gry, nie? Raczej to będzie za sprawą modyfikacji. Inaczej nie. Wow, promień skrętu, bo tutaj są dyfry na stałe włączone. Tak. Słuchaj, bo my jedziemy przed siebie, to znaczy ja jadę przed siebie. Dobrze jedziesz, teraz musimy gdzieś odbić w lewo. Teraz ty będziesz musiał odbić w lewo, tam będzie zaraz zjazd z autostrady. Tak, między tymi drzewami. Coś tam powinno być takiego, no. Uwaga. Kurde ty, promień skrętu? Ten bydlek ma nawet dobry promień skrętu, jak na stałe zablokowane te tak? dyfry. Tak? Wyrobiłeś się tam? No jasne, ty na kole kierownicy, ja świetnie tą ciężarówkę czuję. Ja ją czuję, jak własne skarpetki po Wigilii, nie? Także, to ładnie. Kurde. No nie wiem, czy ładnie. Ja byś czuł to samo. To byś wiedział, o czym ja mówię. To była oczywiście taka metamorfoza, coś do wniesienia, aby ludzie się pośmiali. Proszę bardzo. Dobra. I teraz ja sprawdzę, co ja tutaj mogę zabudować sobie. Kurde. Lucek, czekaj, bo ja muszę tutaj sprawdzić. Najpierw zaopatrujemy warsztat, czy najpierw będziemy ciorać z tym drzewem? No. Ja bym warsztat zaopatrzył i z warsztatu byśmy wzięli potem transport na kłody. Znaczy ja już bym mógł brać kłody, ale i tak jak weźmiemy sobie... Chyba, że chcesz brać tą przyczepkę, ten wagon taki śmieszny. Nie pod tego maza, ja cię proszę. Wyglądało to jak, kurde, nie wiem. No, strasznie. Nie byłoby to raczej takie
pod kątem wizualnym, tak, humanitarne. Ale z drugiej strony nikt nas nie będzie tu podziwiał. Jesteśmy na Syberii. No, wiesz co? Bo tak się zastanawiam. Ty, nawet głupio to nie wygląda. Nie, wygląda strasznie głupio. Dzięki, żeś mnie pocieszył teraz. Nie ma sprawy. Ale ja sobie zamontuję części warsztatu. Nie, teraz nie mogę. Ty, albo to, albo sio? Czemu tak? Furgonowe, czekaj, które to było? Furgonowe? Nie. Skrzyniowe? Nie. Warsztatowe to musi być, no. A, bo ja mam siodło. Bo ja mam siodło zamontowane, dlatego nie mogę. Zdemontuj, chłopie, te siodło i wtedy będziesz mógł skrzynię dać. Właśnie, części warsztatowe zamontuj. Zobacz sobie, jakiego motherfuckera zaraz sobie zrobiłem, widzisz? Czekaj. Od razu ciągnę za sobą wszystkie punkty warsztatowe. Jak? Aha, no tak, tak, tak. No bo ja mam tutaj dwie i tu mam chyba też dwie. A ile tam jest potrzebnych? Cztery. Jejku, nie to, co ja to teraz kliknąłem? Mów. Ja tutaj też... czasami te moje skróty klawiszowe sobie mylę, wiesz? Jak tak człowiek skacze między tymi grami wszystkimi. No wiem, wiem. Ja nie będę gorszy, też wezmę sobie przyczepkę, ale taką przystępną. Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, nie? No, ale w razie czego będziemy mogli się też chyba naprawić, bo ona ma tam zbiornik z paliwem. No. Ja, o, jak bierzesz paliwo, to zicher. Ale to muszę, musiałbym do stacji zajechać, żeby ten paliwo zatankować, do stacji benzynowej. W sumie jest niedaleko. Widzisz masz moją... No. Widzisz moją wytyczoną drogę teraz na mapie? Nie, nie widzę. Bo tak się zastanawiam, który dojazd do warsztatu by był lepszy. A czekaj, bo my mamy tutaj dwa warsztaty aż. Tak, ale u góry jest posterunek odstępowy. Znowu, kurde. A że nie przejedziemy tą stroną. Przejedziemy. Możemy przejechać, bo nie mamy ładunku z drzewem, ale mamy ładunek tylko z warsztatowymi częściami. Więc możemy spokojnie przejechać. Czyli tam nie wolno przyjechać z drzewem, ale no. Z punktami warsztatu wolno. Tak. Jesteś tego absolutnie pewny? Tak, bo by się podświetliło na czerwono, gdybyśmy nie mogli, a mamy teraz załadowane te warsztatowe rzeczy. Ja proponuję teraz pojechać w kierunku stacji benzynowej i pocisnąć na ten warsztat na skraju mapy po lewej stronie, jak patrzysz. To prowadź. Okej. Okay. I wtedy się zatankujemy, bo paliwa mamy, powiem ci, że ja mam, jeszcze bym jakoś dojechał, ale podejrzewam, że ty byś miał problem już. No ja cię proszę, ja tu na minutę spalanie 26 litrów ropy, ja cię proszę, kurde. Chociaż... Aha, bo ty się chcesz zawrócić, tak, i ty no, czekasz próbuję, na mnie. Próbuję. No, coś, dobra. No. 20 litrów, ale ja mam też pojemnościowo zbiornik większy, bo ja mam 600 litrów, a ty na pewno 600 litrów nie masz. 330 litrów mam zbiornik. No właśnie, ja mam jeszcze raz większy zbiornik niż ty, no. Co prawda palę dużo więcej, no okej, okay, spoko, ale mam też pojemnościowo większy bak. No, dobra, ja się tu próbuję jakoś dziwnie zawrócić. Jak patrzę na tą moją ciężarówkę tak z góry, ona no. Mi przypomina takiego jednego dużego robala. Tak, to jest taki, kurczę, no. Taki jakiś pancernik czy coś, robal. Tak, taki po prostu robal. My tu pojedziemy, czekaj, bo ty... W lewo teraz, no. Bo ty lewo. Chcesz na stację benzynową. Mhm, zahaczymy sobie tam, weźmiemy trochę paliwa, bo ja mam taki mały zbiorniczek. I pojedziemy... Posłużę sobie to zaznaczę. Okej. Okay. I w lewo, tak jak mówiłeś. No. O kurde. Ty, ale przerażający jest widok z kabiny, kiedy jedziesz w nocy między tymi drzewami. No tak trochę wygląda jakbyś grał w jakiś horror czy coś. No. Jeszcze tego tutaj brakuje, tego kurde białego, jak tak. On się nazywał? Sandman? Slenderman. Slenderman, no. Ktoś wiedziałem, że w którymś kościele mi dzwoni, tylko nie wiedziałem dokładnie w którym. Jeszcze tylko tego tutaj brakowało. No tego dziada brakuje. Ale jest taki dreszczyk, taki dreszczowiec. No jest trochę tak, bo to jest taki surowy klimat. Ja nie mogę. Freddy'ego Krugera by tutaj mogli filmować. No tak trochę. Kurczę. Dobra, i dojedziemy do stacji, zatankujemy się, ja wezmę jeszcze trochę paliwka ze sobą. Wiesz co, wiesz co zauważyłem? Że lusterka mi drgają. Tak, czekaj. Widzisz to? Nie, widzę tylko, że... W mojej ciężarówce drgają lusterka, chyba że to tak cała ta ciężarówka drga razem z tymi ramionami luster. Nie, bardzo możliwe, że ci drgają. A do czego masz je podłączone, przyczepione? Do ciężarówki. A do kabiny w którym miejscu? No, w tym, którym mają być.
A. To znaczy się do drzwi, tak? No, czy tam no, do słupka drzwi, czy cholera wie, gdzie one są dokładnie w tym mazie. Zastanawiam się, mi ciężko to wyłapać, czy one się trzęsą. Ojejku, na mapie to tak daleko wyglądało ta stacja benzynowa, a ona już jest przede mną. Tak? No, a na mapie to wyglądało tak daleko, no, no jakby nie wiem, no, kurde ile... Dlatego tutaj nie można w tej grze szybko jeździć. No nie wiem, nie do końca się z tobą zgodzę. Bo byśmy przejechali całą mapkę w 3 sekundy. Dobra, mam pełny bak. I teraz jaki masz kolejny plan? Jedziemy dalej tą drogą i jedziemy... Do warsztatu. Do warsztatu, tylko teraz tak. Która droga do warsztatu? No, ta na wprost. Tutaj. Czekaj, czekaj, bo ona cały czas jest na wprost, na wprost, na wprost, na wprost. Tak, cały czas jest na wprost. Czyli my jedziemy cały czas prosto. No, dokładnie tak. No czekaj, ja zatankuję. 600 litrów mogę zatankować, aż. 600 litrów możesz zatankować? Mogę zatankować do mojego zbiornika, wiesz? Do zbiornika na przyczepie. No, chyba... A, no, no właśnie, do zbiornika na przyczepie to bym się zgodził. Tak, tak, bo tutaj w ciężarówce tylko 330. Tachaj to, bo być może będę cię potrzebował z tym zbiornikiem. Nie, ja myślę, że dojedziemy spokojnie. Ale w warsztacie nam się paliwo nie uzupełnia aż tak dużo. Z tego co zauważyłem, tylko trochę. Trochę się uzupełnia, no. Taki zastrzyk. No, żebyśmy mogli wyjechać z warsztatu i stanąć gdzieś za nim. Jak patrzę na te szperacze na dachu mojej szoferki, to wygląda jak takie czułki tego robala. Tak. Jakie mam się skojarzenia, Boże. Nie no. Ale tak to dokładnie wygląda, no nie ma. No tak. Szkoda, że twoich świateł nie widać, jak się... To by dodało troszeczkę realistyki do gry. No, no. Może to wprowadzą w jakimś update'cie. No byłoby super. Może to zostanie wprowadzone w jakimś update'cie. Ta przyczepa za mną, ona nie ma nic do dyskusji. No właśnie widzę, prostu... ja myślałem, że przecież te opony się bardziej zanurzają niż te koła w tej ciężarówce. Coś ty, ona nie ma nic do dyskusji. Jedyna tutaj jeszcze dodatkowa opcja jest taka, że nigdy w tej przyczepie nie zapiesz kapcia. No w ogóle, wiesz, w Spin Tires jeszcze nie złapałem kapcia. Coś mi tutaj nie gra. To na pewno ta droga? Czekaj, sprawdzę. To tak, na mapie ona wyglądała jak główna. Zwęża się trochę tutaj. O, mamo. Okej. Nic tu nie widzę, muszę skoczyć do kabiny. No ja też. Kabiny to taki... Bardziej dreszczowiec się z tego robi. No, a wyłącz sobie teraz światło. Dość ty, lepiej widać? Nie. Nie, właśnie gorzej, ale tak strasznie jest. Jej, naprawdę jakbyś był w ciemnym lesie. Tu brakuje tylko teraz diobła jakiego rogatego. Albo świecących grzybków z pierwszej części. Nie. Tylko nie świecących grzybków. A nic z tych rzeczy. Ja se trąbnę za karę. Tutaj mieliśmy ten... Taki wąski przejazd i teraz mamy już autostradę właściwie chyba. Zobaczę na mapce. Tak, teraz będziemy mieli autostradę, tylko że tam później będzie taki rozjazd jakby śmieszny i... No może być problem, żeby to przejechać. Podejrzewam, że będzie tam dużo jakichś kamieni, gałęzi... innego dziadostwa. Ja mam do ciebie małą skromną prośbę. Proszę nie używać w mojej obecności terminu problem. Dobrze. Przecież jakby nie było, mam cię tutaj do pomocy. Sam powiedziałeś, że z twoją pomocą damy radę. Oczywiście, że tak. No, to widzisz, no. Bardzo wysoka samoocena. Także wiesz. Nie może się to nie udać. Ty, a co tutaj? A, to jest jakaś taka fajna odnoga w prawo. To wygląda jakby to była jakaś droga na skróty. Może niekoniecznie. Zastanawiam się, czy ta główna nie będzie zbyt ciężka do przejechania. Bo ona wygląda naprawdę nieciekawie. No jak tam będzie bramka do elektronicznego poboru myta? Nie. Bramki tam żadnej nie będzie, tylko właśnie... Gdzie ta główna droga, na litość boską? Ona nie powinna już tutaj gdzieś być? Nie. Ona się teraz rozszerza. Tak. I z tego co ja widzę... Kurde. Ja może tędy pojadę? No będzie właśnie tam ciężko, tam jakieś kamienie powinny leżeć, ja o tym mówiłem, że... No. Może być ciężko. Ale bombastycznie to wygląda w nocy. Ja bym tak... Jeździł w nocy tylko i wyłącznie z widoku kokpitu, czy tego pseudo kokpitu,
a no. W dzień tylko na kamerze zewnętrznej. No fajnie taką to wygląda wszystko. Bym sobie obrał, no. Jadąc no, po czujesz... tych kałużach, masz wrażenie, jakbyś jechał jakąś motorówką, nie? Nie, jak nawet ja wjeżdżam do tej kałuży, to ja już się zastanawiam, czy ona już jest pod moimi kołami, czy jeszcze nie. No właśnie. I tak tylko sobie myślę, kiedy ta ciężarówka się zatrzyma. Tutaj jest na rozwidlenie chyba, my tutaj w lewo, nie? Poczekaj, gdzie ty pojechałeś? A, tutaj, to pojechałeś kawałek dalej. Ja się trochę zakopałem. Dobrze jedziesz, dobrze, to nie ma znaczenia, bo tutaj wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To czemu ty nie mówisz, że się zakopałeś, to ja bym się cofnął po ciebie. Nie, jest okej, okay. Ja tylko zerkam cały czas na mapkę i się zatrzymuję, czy my dobrze jedziemy. Bo tutaj ja, trochę... Ja już widzę światła warsztatu. No to ciśnij tam, a ja zaraz będę. O, ja ciebie widzę, ho, ho. To znaczy moich światełek ty na pewno nie będziesz widział, ale światła... To jest właśnie dziwne, nie? Że widzimy na przykład oświetlenie różnych budynków, a nie widzimy no. Oświetlenia swoich ciężarówek nawzajem. I no. to jest takie z deszczu podrynne, jak w pierwszej części irytowało nas to, że w multiplayerze ciężarówki kampanów są podświetlane jakąś dziwną muną. No. Tak tutaj nas teraz irytuje to, że nie ma w ogóle oświetlenia tych ciężarówek, nie? No, w ogóle nie ma. Tam też no nie właśnie. Było tak, że ty jak zapaliłeś światła, to też nie było widać tych świateł. Przecież dookoła nie oświetlało. Tego sobie akurat nie umiem przypomnieć. No, też tam tak było niestety. Nie potrafili tego zrobić w tej części. Ty już odblokowałeś dobra. Chyba. Tak. I teraz będziemy się budować do... drewna. Już do drewna, a nie do drugiego warsztatu? Chcesz drugi warsztat teraz odblokować? No a czemu nie? Czy masz inne plany? Dobra, spoko. Ja mam tutaj jeszcze plandekę, bo odpiąłem przyczepę, ale mam jeszcze tą plandekę. Mam tutaj... Czekaj, bo mam części warsztatowe. Ja mam części, bo mi nawet nie zużyło tych części. W ogóle on jest odblokowany już. Tak, liczba punktów warsztatu 2. Dobra, montuję to z powrotem. Ty, słuchaj, i jeszcze raz sobie biorę tą kurde przyczepę. Znowu dojedziesz pierwszy i ten. Tu mamy K700 po drodze. I mamy jeszcze... jakiś inny C4320 pojazd do odblokowania. Wiesz co mi się tutaj jeszcze dodatkowo podoba? No. Te wszystkie, ta cała muzyka nocy, świerszcze. Tak, no, tak. Fajnie, jakaś sowa gdzieś tam. No, no. No udźwiękowienie w Assassin's Creed Origins mi się bardzo podoba. Powiem ci, że tak zawsze te gry Ubisoftu jakoś, które Ubisoft wydaje, bo to nie jest gra Ubisoftu, że Ubisoftu, tylko oni wydają po prostu tą grę. Zawsze tak mi się kojarzyło, znaczy to są takie słabe te udźwiękowienia, nie? Te dźwięki tam. Ale powiem ci, że w Origins jest naprawdę super to wszystko udźwiękowione. Jest naprawdę bardzo szczegółowy dźwięk. Słyszysz, jak główny bohater, wiesz, chodzi sobie gdzieś tam po bruku, to słyszysz, że on chodzi po bruku. Jak chodzi po jakimś piasku, to słyszysz, że to jest piasek, wiesz, takie bardzo szczegółowe. To bardzo ścieżka Kluczek, dźwiękowa w grze to. Ja ci zaraz czepnę laciem. No, co czemu jest? Ty mi nie mówisz, że ty już jedziesz? Ja oglądam mapę, układam strategię, a ty już ciśniesz. Chciałem zobaczyć tego K700 i myślałem, żeby odblokować jeszcze ciężar. A tutaj bardzo łatwo można przejechać. Także sami widzicie, no Lucek jest niereformowalny. No. Pojedziemy koło K700 i potem odbijemy w lewo i potem w prawo. A ja to skosiłem po drzewach, po wszystkim, po wodzie. A co ja się będę pierniczył w tańcu? No tak. Chyba właśnie zniszczyłem jakiś... O kurde ty, Lucek, ja tu nie wykręcę. Jesteś mnie tutaj kurde zatargał. A, spróbuj wycofać i wziąć go od prawej strony. Jejku, Boże, ta kamera. Ja poczekam tutaj. Zobaczę na mapkę za ten czas. No i pojedziemy teraz w lewo, potem w prawo. Dobra, tam jest jakaś... Tam jest jakiś wychodek. Wytargam go najwyżej. Okej. Ciś, bo to dziś. Już. Nie miałem ja przyczepy? Nieważne. Mi się wydaje, że miałem. Drugi raz chyba nie wziąłeś. Poczekaj chwilkę, bo ja się albo jej nie podpiąłem, no. Też tak może być. Ale ja mam dwa punkty, ty masz dwa punkty. Tak, jest dobrze. Damy radę to odblokować. Damy radę. Ja to widocznie nie klikłem, no i tyle. No możliwe, że tak. No. Widziałem ducha tej przyczepy, ale... Jej nie klikłem. A masz w ogóle jakąkolwiek przyczepę? Teraz nie, jadę samą zabudową. I no dwa punkty warsztatowe mam w tej zabudowie, wiesz?
Dobrze, ja mam paliwko. Teraz skręcimy w prawo. Możesz śmiało powiedzieć do mnie ty, robaczku. Dobrze, dawaj ja roba, idziemy. Powinienem mówić jakiś pancernik, bo ty taki duży, kurczę, to jest, nie wiem, wygląda jak barka z daleka. No, punkt tartaczny pod nosem, a my jedziemy, kurde, uparcie kawał mapy, żeby odblokować punkty warsztatowe. Jak tu aż wręcz to prowokuje do tego, żeby wziąć od razu kłody drewna. Poznamy lepiej mapkę. No. Znajomość mapki też jest potrzebna, będziemy wiedzieć, gdzie drogi są w miarę korzystne. Jeszcze jakby tutaj ta gra obsługiwała trakier, to już bym był całkiem w niebo wzięty. A mnie, no. Trakier mnie rozbestwił. Niesamowicie. Jak teraz gdzieś w jakiejś grze już tego trakiera nie ma, to zaczynam płakać jak małe dziecko, któremu zabrano bezczelnie lizaka. Ile masz litrów? Ile mam litrów? 300 chyba, nie? Co teraz ci nie powiem, bo patrzę, żeby nie wpaść w tarapaty. Ściąłem trochę drogę, którą ty przemierzyłeś, a ją trochę ściąłem. Więc teraz ci powiem, ile mam litrów. Och, litrów to ja jeszcze mam. W lewym masz tam, nie? 480 na 600, to jeszcze mogę targać. To widzę, że ja niepotrzebnie wziąłem tą przyczepkę z paliwem chyba. Słuchaj, widzę, że czujesz się potrzebny. No, słuchaj, jak będę cię potrzebował z paliwem, to na pewno się o tym dowiesz jako pierwszy. Dobrze, czekaj. Tu pojedziemy sobie teraz w lewo. I tutaj też mamy skład drzewa, ale je chyba trzeba ładować ręcznie, coś tak czuję. Jadę. No, jakiś sam ty mów po ludzku przede mną stanął ty i taranuje mi droga. Dobra. Znasz tego mów po ludzku? Nie znam, to chyba jakiś z Polski. No, taki kurczę, no, youtuber taki jeden. Tak, tutaj trzeba chyba ręcznie to ładować, coś tak czuję. Nie denerwuj mnie. No, jakbyśmy chcieli z tego składu drzewa brać. No z tego tak, dlatego mamy tego motherfuckera żółtego. Ja nigdy nie próbowałem, ale myślę, że HDS-em byłoby lepiej tak to załadować niż tamtym dziadem. No, też mi się wydaje, że HDS-ikiem byłoby lepiej. Tu Rafik na podzabudowę i dziękuję, do widzenia. No, dokładnie. Mamy ostatni warsztat do odblokowania. Uważaj na pniaki, twój jest wbrew pozorom niżej zawieszony i może zahaczyć się o tego pniaka wystającego. Mój motherfucker takie pniaki śmiga na śniadanie codziennie rano. Jak świeże bułeczki. Motherfuckerem trzeba umieć jeździć, Lucek. No. No dobrze, ja nie umiałem, no dlatego zostawiłem go tobie. Ja tego nie powiedziałem. No popatrz, no uderz w stół. Nożyce same się zamkną, no Boże kochany, no. Dobrze. Jedziemy teraz na autostradę, ty już będziesz zadowolony. Ja? Ja się świetnie bawię w terenie. Mi to było całkiem fajnie na tym terenie. Musimy teraz znaleźć... No, słuchaj, ja myślałem, że faktycznie tym mazem się troszeczkę gorzej jeździ, no. Bo tak tragizowałeś ostatnio jeżdżąc z tym mazem. Mi się nim niespecjalnie jechało. Fajny motherfucker. No dla niego rzeki są niestraszne, to fakt. Oj, czułem jak tam mnie wznosiło. Czułem. Też mnie wznosiło. Chcesz sobie przypomnieć Uazem jak było? Ach, nawet mi nie gadaj. Uazem to i tak to było tutaj leciutko, nie? Znaczy, bo ja nagrałem z Dandim odcinek, ale wy ten odcinek dopiero zobaczycie po tym odcinku, nie? I na tamtym odcinku będę mówił, że pierwszy raz jadę na tej mapie, no ale według kolejności odcinków to teraz z tobą jadę pierwszy raz na tej mapie, no. Ja wiem, że to wyjdzie troszeczkę pokręcone. Faktycznie, otwarło się. Już zacząłem się troszeczkę przejmować, że szlaban będzie zamknięty. Dobrze, ale powiem ci, że jak zobaczysz na tym odcinku, co nam się stało z Łazami. No podejrzewam, że było nieciekawie. Trzeba ostrożnie tam jeździć po tym. Tutaj skręcamy. Widzę cię właśnie. Dobra, jadę. Pomóc ci? Nie, ja tylko czekam na ciebie. No nareszcie. Dobry. O, żeż ty. Need for Speed widzę. Żaden Need for Speed, po prostu chce ci nieść pomocną linę w razie czego. Okej. W lewo czy w prawo za rzeką? Prosto. Jej, jak to targa. Boże, kocham tą grę! Ła! Normalnie czujesz smród. Co ty się tak ścigasz? Ja się ścigam. No, z gry wyścigowej się urwałeś chyba dopiero z Forzy, przyznaj się. Nie no, coś ty.
Po prostu ten motherfucker jest taki doskonały, a ja tutaj pod tą górę wytargałem na drugim biegu z trzech dostępnych. Dzień dobry. Mam ci przejechać, czy zmieścisz się za mnie? Nie, wszystko dobrze. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra, kamera zewnętrzna. Oddaj swoje dwa punkty. I teraz twoje dwa są potrzebne. Jadę. O, te moje skróty klawiszowe szaleją mi tu. Pięknie, wyskoczyłeś z saty skarpy. Come on, Luciuszu. Już, jestem na miejscu. Luciek, tyś jest taki za bardzo spięty. Okej. Okay. Przejąłeś się tym terenem. No, wiesz, to dla mnie bardzo ważne. Jest! Mamy to! Dobra, Lucek, teraz tak, następny cel to oczywiście ten punkt obserwacyjny. Odkrywamy, czy mamy go, że tak powiem, w głębokim poważaniu? Głębokim poważaniu, jak będziemy mieli czas, to odkryjemy go później. Teraz możemy dostarczać, tylko ja sobie jeszcze odczepię. Bo mamy tutaj tartak, jeden z dwóch. Teraz pytanie. Kurde, my mamy dwa tartaki, w sumie oba są w tej samej odległości od nas. Jak zdążyłeś to zauważyć? Wybieraj, teraz ty wybierasz. No to dobra, to ja rzucam nam wyzwanie. Jedziemy do tego tartaku, który jest zaciemniony. Brzmi jak dobry plan. Tak, to brzmi jak recepta na Tegraną. Dobra, ja teraz się zastanawiam, czy wziąć siodło. I teraz ty, a ja nie mogę chyba drewna przewozić tym, nie? Chcę ci powiedzieć, no ale mówiłeś, że to jest dobra ciężarówka. Ojej. To się nazywa, kto wrobił królika Rogera w tym momencie, wiesz? Poczekaj, wiesz, ja zobaczę. Tu jest chyba jeszcze ciężarówka, która może brać długie kłody. Pamiętasz te hardkorowo długie? Ja mogę brać maksymalnie średnie, a jest jeszcze ta druga, która może brać chyba długie, właśnie ta C. Bycie siwy, byk na rogi wziął. No to jest ten C4320. No, to jest chyba ten, co jest taki dobry. On ma cysternę zamontowaną. Co on tam ma? Ale mam skład drewna niedaleko. Słuchaj, Lucek, bądź tam, gdzie jesteś. Nie wyjeżdżaj z warsztatu. Dobrze, już wracam do warsztatu. Bo ja cię będę za chwileczkę potrzebował. I teraz tak, ja sobie tą ciężarówkę przeniosę do warsztatu. Do ciebie, będę teraz koło ciebie. Ale ty, dobrze. Ty mi tam zatankuj. A którą ty chcesz przenieść? No tą, którą już przeniosłem. Widzisz mnie? Jestem koło ciebie. Dzień dobry. O, cześć. No cześć, widziałeś, jaki jestem sprytny? I co, bierzesz średnie, tak? Ja. Dobrze, to bierz średnie. A później możemy wziąć te dwie i weźmiemy je na długie. Dwa razy długie. O kurde, to było... O, się. Zamontuj. I tutaj było coś takiego, ludzie mi pisali, bo ludzie listy piszą, no. Że pod F takim było tutaj gdzieś coś takiego jak... Ale to ja nie wiem, czy w przypadku tej ciężarówki. Odłącz, wyłącz, zmień pojazd. Nie ma tutaj, kurde... Chodzi ci o składanie? Tak. Nie, to jest tylko przy długich kłodach. A, chyba. No tak, przy długich kłodach. Jak bierzesz długie kłody, to akurat ten pojazd tego nie obsługuje. Możesz składać sobie tą tylną przyczepkę. Ja w poprzednim odcinku, na koniec odcinka właśnie miałem tą dobrą ciężarówkę. Zatankowałeś mnie już? Nie masz paliwka w ogóle? Mam 2/3, ale ja chcę mieć fulla. Dobrze, tutaj podjedź sobie do przyczepki, w której jest paliwko. Jak możesz sobie zatankować do niej. Narzędzie koszyk, tak? Nie, tutaj obok masz. Postawiłem, zobacz. Gdzie do ciężkiej niepodległej? Ty możesz tego nie widzieć. Widzę tylko cień. Narzędzie koszyk, to będzie to. Ojejeje. Tu przy wyjeździe, Lucek, tak? Tak. Wiesz co, ja muszę do tego wsiąść. No to widzę cię. Muszę do tego wsiąść. Ty tego nie możesz użyć teraz. Ja muszę to podłączyć do ciężarówki. No, zaraz naprawimy to, spokojnie. A mówiłem ci kilka chwil wcześniej, żebyś poczekał, nic nie robił. Nie, ja to odłączyłem już dużo wcześniej, bo ja sobie ją tak odstawiłem, żeby była na boku, bo tam jest dużo paliwa i nie chciałem ją, wiesz, zostawiać tu w warsztacie. A ty jesteś zatankowany? No w sumie można by było podtankować troszeczkę. Nie, bo wiesz o co chodzi, ja nie chcę się martwić o paliwo w trasie. Ja jestem takim teraz Polaczkiem, który lubi mieć pełno. Dobrze. No.
To już podłączam i już ten, muszę się tu odwrócić. Zorganizujmy się tak, żeby było nam wszystkiego pod dostatkiem. Żeby było nam dobrze. Tak jest. Tylko głupiec ruszyłby do taki bez scyzoryka. Już. Jak ty to fajnie tutaj, proszę bardzo, człowiek cień. Tak. Okej, chyba będę. Teraz... tak, muszę tu nacisnąć. Jeszcze bliżej muszę podjechać. Jak to się robi? O, tak. Zapnij przyczepę pod F... Znaczy, nie wiem... Należy podjechać bliżej? Ważnie? No, jeszcze bliżej. To jeszcze, nie... już jestem... Czy bardzo blisko? Tu do przodu trochę podjadę i wyrównam może. No teraz już powinno być... Po... No teraz to ty jeździsz po tej przyczepie. Ale dziwne. U mnie się pokazuje, że powinienem bliżej podjechać jeszcze. Ło! Ale ty już, kurde, masz zawsze wiem. Pod autem. Wiem. Teraz powinno być chyba dobrze. O, jest. Dobra, teraz możesz podjechać do... Ja nie będę się tutaj z nią wykręcał. Kurde, to no jakie blisko? Ty miałeś odjechać, a nie bliżej podjechać. Bez sensu trochę. Dobra, pięknie. Gotowy. Tak jest, świetnie. Ja się odłączam, już możesz powoli zjeżdżać. Ja tutaj biorę sobie tylko przyczepkę i jedziemy. Ja jechałem tym, czy nie jechałem? Ja jeszcze chyba tym nie jechałem. Mogę ci jechać. Panie, coś się tak z górki mi rozpędził. I przez tą wodę, nie? Czekaj. Jak my teraz właściwie będziemy jechać, bo tak tego nie obmyślałem. Do składu drzewa, do punktu tartacznego musimy. Jakiegoś. Punkt tartaczny. Gdzie te wszystkie motherfuckery się pochowały na tej mapie? Koło K700. Skład drewna, tak, wyjeżdżamy na autostradę. Mamy punkt odstępowy otwarty, no bo jedziemy na pustaka i zjeżdżamy z autostrady, proszę bardzo, tutaj do składu drewna. Czyli w lewo odbijamy? Tak, w lewo. I jedziemy cały czas autostradą. Dobrze. I ciśniemy tak. Czekaj. Ja sobie powłączam wszystkie te motherfuckery, żeby mnie nie zablokowało w tej wodzie. Myślę, że cię nie zablokuje, ta ciężarówka jest świetna. Co ty masz? Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Strzeżonego fryzjer strzyże. Okej. Okay. Ja się tu cisnę na pełnym gazie. Nie będę się oszczędzał. A jasne, czemu miałbyś? O, wiesz co, nie był to dobry pomysł. Lepiej jednak powoli. Powoli jedzie się szybciej niż jakbyś kręcił na maksa. Ty grasz na padzie, tego tak nie wyczuwasz, ale ja na pedałach z kontrolera kierownicy. Elegancko to wyczuwam. No tak. I ile fabryka dała? No szkurde, naprawdę ta ciężarówka szybciej się rozpędza niż ten gazik, no. No naprawdę, one są szybsze w ogóle. No. Może się nam tak wydaje, dlatego że one są większe. Nie no, coś tym gazikiem bym się nie rozpędził tak na trzecim biegu. Popatrz, jak on daje rady. Napierdala jak mały Volkswagen, ty. Nie no, dobrze pojechaliśmy chyba. Dobrze jedziemy. Ja mam zaznaczone na mapie. Okej, to jadę za tobą. Zafufaj mi. Ty, może przejedziemy przez las teraz, tak dla urozmaicenia. Najpierw jedziemy po drewno, okej? Okay? No, a potem będziemy właśnie kombinować. Jeśli chodzi o to drewno, to problem jest taki, że tam jest bardzo wąsko w jednym miejscu. Czekaj, to nie tu czasem? To tutaj. Nie, dobrze pojechałeś jecieć. Oczywiście, że dobrze pojechałem. Czy ja cię kiedyś sprowadziłem na manowce? No może raz. My tu byliśmy. No dobra, dwa. Byliśmy tu za pierwszym razem, jak wjechaliśmy tymi łazami, gazikami. Ja. Tutaj na pierwszym zjeździe. Kubane, wtarga tutaj na drugim biegu, bez żadnego kurde protestu. Bez rozmowy, nie? Mamy problem, Houston. Co jest? No zaraz się dowiesz, co jest. Nie, to nie, bo my jedziemy do następnego właśnie punktu. Tutaj nie załadujemy chyba, że weźmiemy ja tego K700. Ja miałem na myśli właśnie tego skurczyseła. Tu się nie załadujemy. Nie, z automatu na pewno nie. Próbowałeś już ładować tym K700? Nie, jest dziwnie chyba. Chcesz spróbować? A gdzie on w ogóle stoi? Kawałek dalej stąd. Można by było podjechać. Musiałbyś ty wziąć swojego i ja swojego. Chyba, że bym załadował i ciebie, i siebie. Dobra, jadę po niego.
Tylko czekaj. Ja tu jest zgaszę sobie silnik. Okay. Bo szkoda ropy. Okej, okay, ja się tu odwrócę. Jakoś lepiej. W takim razie ładujemy na miejscu. Będzie ciekawie. Tak. O ty w mordę nietoperza, na litość boską. Ja tym jeszcze tutaj nie jechałem nigdy. No, nie jest ciężki do jazdy. Ale powinien być dobry tu do wykręcania. Ja się ustawię moją ciężarówką mniej dobry więcej do tak. Wykręcania na litość boską. Dobry do wykręcania, jak będziemy ładować w jednym miejscu na przykład, bo on się skręca, on się łamie po prostu, nie? Tak, on cały jest, kurde, jedną wielką tą. Ja muszę tutaj tą łyżkę podnieść, bo ona leży za nisko na ziemi. Tak. Jak się to robi? O, musisz wejść w opcje zaawansowane i tam nią sterować. Także nim jest ciężko. Ja myślę, że nawet mimo, że ten HDS jest trudny do ogarnięcia, to ten K700 jest jeszcze trudniejszy. Ale jak się tym steruje? Czekaj, ja wezmę sobie też go. Czekaj, no na litość boską, bo... Dobra. Jak się nie, to no. Ty, ja nie mam zielonego pojęcia, jak się... Okej. Okay. No mam chwytak ładowarki, dobra. Czekać na ciebie? Wiesz co, ja bym chciał opanować, jak się dźwiga tą ładowarkę, bo ona jest na ziemi. Ja nie mogę jechać z ładowarką ciorającą po ziemi. Hello. Musisz ją wybrać? Ja mam tu na padzie, nie? Mogę sterować gałkami tym. No, ty masz lepiej, bo masz pada, a no. Ja mam dupę. Widzisz, jak tym steruję, czy nie? No i co teraz? Ja mam biedny zrobić? A tu mamy mało paliwa! 93 litry. Lucek, jak ty umiesz sterować to tym K700, to bierz do tego K700 ty. Dobrze, ja spróbuję, ale wiesz co? Tu jest mało paliwka. No gdzie? No masz 2/3 zbiornika prawie, że. Nie w moim jest przypadku. 91 litrów jest na 340. Jak ty na miłość boską dźwigłeś... Czekaj, bo tu jest cysterna obok przecież, możemy się tu zatankować, o. O, i ona jest trochę uszkodzona. Sterowanie, jak ja tutaj to mam, kontroler. A kontroler dupa, ja mam kierownicę. No, kierownica może być dziwnie to ogarnąć. No ja tutaj w ogóle nie mam... A czekaj, klawiatura, jak się tutaj na klawiaturze. Rucham wyciągarkę, blokadę całą, na pewno 4 koła, przesunąć dźwignię, zmianę biegów. Wciąć przyspiesz, tu kamera tylnia, tryb zaawansowany, V, tryb nawigacji. Na litość boską, gdzie tutaj są rzeczy przypisane do sterowania cholerną łychą. Dobra. Ja już tutaj zatankowałem, bo tu jest cysterna niedaleko i można sobie nią ten... Jaka to, jaki to jest... Jest... Jaki to jest ogromne. Dam mocy wyciągarkę, zmień pojazd, wyłącz silnik. Tak jakbyś jechał... Byłeś kiedyś w elektrowni? Jakiejkolwiek? Albo w miejscu, gdzie są składy węgla, takie duże? No ale co to ma do rzeczy teraz? Tam jeżdżą takie ogromne spychy na gąsienicach i no. Kształtem są podobne właśnie do tego K700. To jest ogromne. Tylko, że tam nie, to ma gąsienice. No, Oram, rozumiesz, po ziemi tą łychą. Ja potrzebuję wiedzieć, jak ją podnieść, na litość boską. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek załadować nią. No nie próbowałem jeszcze, więc może być się śmiesznie. Lucek, czym podniosłeś łychę? Gałką. Do góry mam gałkę i wiesz... Nie mam tutaj gałki! A nie masz, nie pokazuje ci tam sterowanie? No właśnie, nie wyhaczyłem niczego w tym. Aha. Jesteś już tam przy nas, przy drzewie? Tak, już podjeżdżam. Za chwilę będę na miejscu. No to jak będziesz już ładował jakąś ciężarówkę tam swoją czy moją, to mi daj znać, może ja tutaj za ten czas ogarnę. Okej, okay. W porządku. Jak się dźwiga tą cholerną łychę, no.
Bo na przykład pamiętam w pierwszym Spin Tires to było coś takiego. No. Się tam klikało, zwiń łyżkę i tyle, nie? Tak, ale tam był tylko HDS. Ja nie pamiętam, żeby K700 tam miało taką łychę z tyłu. No dobra, mam chwytak ładowarki, że otwieram ten chwytak. No i co dalej? Ja się ciebie pytam. Musisz sam ogarnąć, bo ja tam nie widzę twojego sterowania. Może widzowie ci w komentarzach pomogą. To nie jest live! Wiem, ale ogólnie później. Na następnym odcinku będziesz wiedział. Dobra, ogólnie opcja jest taka, że na ciężarówki musimy załadować tylko 3 kłody, żeby załadować jakby całą. Mam. Jadę do ciebie. Okay, o, ja spoko. Głupi, głupkowaty, nie wiedziałem co to taty. Miałem podpowiedź przed nosem i jej nie widziałem. Okej. Okay. Jadę do ciebie, wracam do gry, Lucek. Okej, okay, spoko. Czy ci się to podoba, czy nie? Teraz zobaczymy. Yes! Jadę do ciebie. Robić? Dobrze, dobrze. Tam jest cysterna jeszcze nawet. Dobra, teraz na mapie muszę sobie zaznaczyć, gdzie mam w ogóle jechać. Cysternę sobie zatankuj. Chyba tam dzisiaj Astonek teraz, nie? Uszami. Słyszałeś? No. A coś tam się telepie z tyłu. Wiem, bo mój pies robi to samo. Jak ja mam to zabrać niby stąd? Bo ja teraz zrobiłem. Dobrze. Ale ciężko się tym steruje, ludzie. Dobra, mam pomysł. Widzę po tych pojazdach jak zając normalnie. No, jak w farmingu. Tu mam skręcić, dobra. Chodzę do kabiny. O, żeś ty mordę, no tego ja się nie spodziewałem. Ta kabina tutaj wygląda dość. Tak, konkurat, zobacz jaki ludzik malutki w tym pojeździe. Od razu 4 choinki na święta zebrane. Chcesz jedną? Nie, dzięki. No to co ja to mam zrobić, po rodzinie porozdawać? No a jak? Na rynek jedź i sprzedaj. Nie, bo na rynku RMF co roku rozdaje za darmo choinki. Mam konkurencję. O, żeś ty w mordę. Ta kabina w środku wygląda jak stary kibel. Świetnie. Targam do ciebie. Jak tym całym tutaj normalnie na boki chwieje. No co to ma być? Świetnie. Jak to co to ma być? Dostaniesz gorączki przy tej maszynie, jak będziesz ładował kłodę. Ja już dostałem gorączki przy jej odpaleniu. Ach. Nie złamała mi się tak jak trzeba. To ciężko? Dziwnie. Właśnie dlatego... To jest grane! Znaczy ja tam zahaczyłem. Jednak kamera zewnętrzna przy prowadzeniu tego dziwnego czegoś jest wręcz niezastąpiona. Come on! A promień skrętu to naprawdę ma bardzo potężny. Może ona się łamie, tak? Pum. Ale to nic nie daje. To ten promień skrętu jest tragiczny. Okej. Okay. Jadę Sasza, do ciebie jadę. Dobrze. Załadowałeś już cokolwiek? Masz butelkę? Bo bez butelki tego nie zrobimy. Butelkę? Tak. Na chuj mi butelka. Zaraz zobaczysz. Co ty chcesz zrobić z butelką? Aha! Kieliszona na znieczulenie, tak? No. Aha, no to tak trzeba było od razu gadać. Ona się mówi flachę po prostu. Come on! Jezu! To jest okropne. Kogo ładujesz? Ciebie? Czekaj, wiesz co, inaczej to zrobię chyba, mam pomysł. Dzień dobry, Lucjuszu, dzień dobry. Cześć. Zobacz, kto przyjechał. Życzę ci powodzenia z kłodami. Dzień dobry, to ja. Co ty tam wyprawiasz, co? Ale zobaczysz. Good morning. Dzień dobry. Znaczy,
Sprawa tu jest taka, o, zobacz sobie, na przykład teraz wyrwałem cały pniok z korzeniem, a ciężarówka by się na tym powiesiła, nie? Mogę tak od razu zrobić, no. Tutaj sprawa jest na tyle skomplikowana, że żeby zabrać drewno, to musisz jechać na wstecznym, nie? Dodatkowo. Tak. Załadowałeś cokolwiek? Czekaj, pracuję nad tym. Moment. Zaraz się pośmiejesz. Nie, ty na pewno średnie wziąłeś? Tak. Znaczy wiem, że za chwileczkę tutaj będę dochodził do młodych, a ja to uczcie sobie kielichonem, rozumiesz, ajer koniaku. Tak zrób, mi polała. Zrób od tak razu. Jest. Tak jest. Dzisiaj przy niedzieli to sobie tak popijamy, rozumiesz, dla degustacji ajer koniakiem z Lidla za 20 zł. Niestety nieważne za ile, ważne, na droższego nas działa. Niestety nie stać. Na droższego nas niestety nie stać. No tak, na pewno. Dobra, panie kolego. Ile tak go tam trzeba wpakować? 3 kłody. A czemu ty, ale proszę pana, pan źle rozlokował ładunek. To jest wbrew przepisom BHP. Ja mam w dupie przepisy BHP. Patrz na to. Dobra, podjeżdżam. Ja sobie... czemu ty masz, dałeś 3 kłody i masz nagle całą ciężarówkę? Ale czekaj na mnie. Nie, ja się tylko odwrócę, żeby ci było łatwiej. W sensie odjadę kawałek. Aha. Odwrócisz się, bo nie chcesz za to patrzeć, tak? Ja zobaczysz zaraz, co to będzie. To będzie? Ile weź... tego mam załadować, tych kłodów? 3, weź sobie od razu 3. Kliknij 3 razy na te średnie po środku. No come on. Aha, bo muszę dać na jałowy. Czy przeszkadzam ci? Ja odjadę dalej troszeczkę moim, tylko 700. Dobra, mam 3. I 3 na raz wziąłeś za jednym zamachem, tak? Tak, na początku wziąłem tylko jedną i mi wypadła z tych... Dobra, teraz ja muszę coś ważnego powiedzieć. Dzieci, jeżeli teraz oglądacie nasz gameplay, ja was bardzo proszę, żebyście się odsunęli od telewizorów, od odbiorników i zatkały uszy. A dla dorosłych widzów, że tak powiem, dozwolony tryb oglądania. Nie będzie tak źle. Ale próbuj, na razie podpowiedziałem ci tylko z 3 kłodami, bo ja na początku wziąłem tylko jedną. Ty miałeś fajnie, bo ty sobie na gałce pada operujesz, a ja się muszę tutaj, wiesz, inaczej, myszką i klawiaturą pewnie, nie? No, a idź pan. Dobra. Otwórz sobie. Jak ja to załadowałem, ale powiem ci, że nawet tym K700 jest lepiej niż HDS-em, wbrew pozorom. Dlatego, że HDS-em trzeba brać tą każdą kłodę z osobna i ona się majta, wiesz, buja na wszystkie strony. No. A tutaj bierzesz wszystkie naraz, ładujesz na, wiesz, na transport i masz gdzieś. Jest lepsze trochę. A co jest do diabła? Czemu ona mi... Czy ja muszę na cały czas być na trybie tak zaawansowanym? Tak. I musisz odpowiednio ustawić wcześniej ten chwytak. I dopiero później możesz jechać. Nie możesz jednocześnie jechać i nim sterować. I to jest właśnie cały urok ładowania drzewa. Też tak zrobiłem. Tak jak ty teraz próbujesz. I to zdało egzamin. I powiem ci, że nawet lepiej jest tym operować, niż jakbyśmy mieli to robić HDS-em. I żeby teraz podjechać do przodu, to ja muszę wyjść z trybu zaawansowanego, tak, żeby potem znowu wyjść z trybu zaawansowany, tak, żeby to żeby to zamknąć, no. Dajcie mi tego gnoja, kto to wymyślił. No, próbuj. Na wstecznym, nie? Tak, powoli. Ja sobie na to mi do góry poszło teraz w diabły. No właśnie. O kurde. I teraz musisz skorygować, ustawić to niżej, albo inaczej łychę. Nie wiem, jak to się nazywa, chwytak po prostu. No jest to zabawa niezła. Ja sobie zgasiłem silnik. Ja nie wiem, czy zabawa.
No ale czemu mi się menu interaktywne teraz nie włącza, na litość boską? Jest, chwytak, dobra, czwórka. O Boże. Faktycznie, Mortal Kombat. No. O, i teraz właśnie w ten sposób, no. I teraz jak podjedziesz, podjedź na taką, jeszcze trochę do tyłu musisz podjechać. W sensie bliżej tego trój tamtego. Tak, tylko za każdym cholernym razem ja muszę wyjść z trybu zaawansowanego. No, no wiem. O. I teraz myślisz... Teraz w dół. Teraz w dół i potem... O właśnie, on tak się składa bardzo szybko, nie? Tak. I uważaj, żeby... Za gwałtownie reaguje. No, spróbuj tak do maksa, wiesz, obniżyć teraz. Tak dosyć mocno, że aż najdzie na ten i dopiero wtedy złożyć. Bo ty teraz nie złapiesz tego. Cholera, za blisko podjechałem. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Ja tak złapałem i było dobrze. Spróbuj go jeszcze obniżyć tak do maksa. Ten cały wysięgnik. O, o. No i teraz zamknij i będzie dobrze. O, i teraz do góry. Do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O, 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 patrz, patrz, co się dzieje. Ekstra. Masz to, nie? Mam to, tylko noc tutaj przychodzi i ja mam tutaj już zaczyna mieć ciemno. A ja sobie niepodległej. Dobra, wyjadę czy nie wyjadę? Spróbuj. Mi weszło ładnie. Aha, bo to teraz na opak. Ja muszę jechać do... Na pierwszym. Tak. Nie wypadną ci te kłody? Mnie się pytasz na litość boską? Nie wiem. Czekaj. Weź inaczej ustaw ten, do góry go tak ustaw. Ja muszę je dźwignąć, nie? No do góry spróbuj ustawić, to się jeszcze tam domknie. Jak teraz mi się przyciski pomylą i puszczę te kłody, to ja idę do domu. A gdzie ja teraz jestem na miłość boską? Dobra. No i do góry musisz to tylko ustawić i się wszystko poukłada tam. Czekaj, tryb zaawansowany. No. Boże, trójka, tak? Trójka. Rysek, trójka. Ja nie wiem, ja na padzie mam zupełnie inaczej. Czekaj, jak teraz zobaczę, mi te kłody spadną, to skoczę przez okno. Ja nie mogę tego nawet używać. Dobra, czwórka. Czemu ja nie mogę tego dźwignąć wyżej? Czekaj, ja zobaczę, jak jest u mnie na tym, na K700. No ty, no nic nie mogę, no nie mogę tego... Ładowarka, trójka i teraz tak. No co, no i buczy mi i nie dźwignę tego do góry. Czwórki nie dotykaj. No nie dotykam czwórki. Naciśnij A. Włącz mechanizm ładowarka i naciśnij A. Mam, dobra. Boże kochany, kto to wymyślił? No i teraz super ci się ułożyło chyba, co? Nie wypadną ci. Mocno to trzyma, bo u mnie to wygląda tak, jakby miały zaraz wypaść. Lucek, nie stresuj mnie. Ja tu już mam kisiel w majtach. Czekaj no, ja powoli. Pierdziele. Mógłbyś sobie podjechać, ja bym sobie na twoim miejscu podjechał może ciężarówką z tym ładunkiem. Znaczy no, z przyczepą na kłody. Zamiast tym operować, bo to ci zaraz wypadnie chyba. Ja tu potrzebuję mocniejsze światło. Nie, ja ci nie pomogę. Ale nie, coś tam dajesz radę, coś jest okej nawet. Chyba masz krzywo przyczepkę ustawioną, nie? To do tego C4320. Bo widzę, że jest tak. No ale próbuj, może się uda. Ja mam teraz kłody nad przyczepą? Chyba idealnie. Tak, ja widzę tylko cień tej ciężarówki. Tej drugiej. Madafaka, sraka, paka, wszystko przeciw człowiekowi, dobra. Spróbuj sobie... Wow. A, bo tu masz światła tylko z tyłu. Trójka. Nie, z przodu też, znaczy odwrotnie. Powinieneś mieć dookoła samochodu światła. Oj, chyba ci się zahaczyły, czy nie? Ja nic nie widzę z tej kamery. Do lis... Czekaj. Spróbuj obrócić. O, wypada! Jak to tam wygląda? Chyba ci jedna kłoda wypadła. A ile trzeba zapakować, żeby się auto załadowało? Trzy. Dobra, czekaj, ja zobaczę. Punkt tartaczny. Gdzie mam tutaj dostarczyć? No nic, ja czekam na ciebie. Musimy razem jechać.
Tego co ja widzę, to jedna mi tam nie wejdzie chyba, nie? Patrzę. Może się jeszcze udać, jeśli poprawisz tą ostatnią kłodę, bo jedna tak mocno wystaje. Chyba, że chcesz, mogę ja spróbować cię załadować. Jednej mi braknie, potrzebuję jeszcze jedną kłodę. A nie dasz rady tak wycofać troszeczkę, albo poprawić jej? Tej wystającej? Jak problem będziesz... w tym, że ja tutaj nic nie widzę, Lucek. Aha, no no, dobra. Nic nie widzę, jest nocka, ja tutaj kekę widzę. Wiesz, jak tu jest oświetlenie tych maszyn. Ja zobaczę, jak tutaj właśnie to wygląda. A no, aha, bo ona ma tylko z przodu oświetlenie K700. No, właśnie. Wow. Wiesz, ja tu teraz robię wszystko po macoszemu. Ale jak się cofa K700, to się włącza tylne oświetlenie, tylko że ono jest strasznie słabe. No. Potrzebuję jedną zakichaną belkę. Na wszelki wypadek wezmę ich więcej, dwie albo trzy. Okej. Okay. Dobra. No dwie raz, już masz na pace. Dwa. Dobra, na wszelki wypadek. Dobra, teraz to powinno być szybciej. No próbuj, próbuj. Pał. Trzy. W dół. O, idealnie. Ten pierwszy raz zawsze jest wieżaki, nie? No. Ciężki. Ja też wyjechałem z jedną kłodą tylko, bo nie wiedziałem, że można wziąć trzy na raz. O, pięknie, teraz ci lepiej złapało. Ale chyba, nie wiem, czy próbowałeś tutaj obsługiwać HDS-a. HDS-em bierze się pojedynczą kłodę, jedną. No i z nią jest problem. Widziałeś, jak mi to teraz ładnie poszło? No, pięknie. No, ale to ten pierwszy raz zawsze jest horror. Tragedia w trampkach. Ja to jeszcze robię po ciemku, po omacku. No, ja robiłem w dzień. Także mi było trochę łatwiej. Dlaczego ktoś wyłączył mi światło? Ja cię tu oświetlam, ale ty nic nie widzisz. Ja widzę cię, jak ty po ciemku tutaj manewrujesz. Ojej, najgorzej. Jestem hardkorem, nie jestem cekorem. Damy sobie radę, sim tralala. Dobra, o. Powoli, powoli. Pamiętaj, że przyczepkę musisz mieć równo też ustawioną, nie? Nie wiem, czy ona jest równo ustawiona. Jest twoim zdaniem równo ustawiona? Wiesz co, chyba nie, ale zobaczysz potem w ciężarówce, bo tam ci będzie pokazywało, w którą stronę musisz ustawić kłody na tej, na pace. Chyba dobrze byłeś. Nie, kłody były na kabinę za bardzo. O. Nie widzę, po prostu nie widzę, no. Nie widzę tego. Nie no, powinieneś coś widzieć, jak cofasz, bo tutaj są jakieś światełka. A włączyłeś sobie w ogóle oświetlenie? Tak. Rozjaśnij monitor. Słuchaj, nie widzisz przynajmniej na tym cieniu, czy ja już mam po prostu nad tymi... Poczekaj, zobaczę. Ty widzisz, że tu jeździsz i mi zasłaniasz dodatkowo. Tak, tak, tak. Teraz jakbyś wziął w dół całą tą łychę i puścił, powinno być dobrze. Dlatego naprawdę tak nie widać, bo to jest tylko cień. No i jest, mówisz, i teraz, tak? Teraz naciśnij chyba 3, co tam jest na tym, na sterowaniu. O, o. I teraz odjedź do przodu. Ach! Okej, okay. I teraz do tej ciężarówki i zobacz, czy się coś stanie. Stanie się, zaraz szlak mnie trafi. Dobra. Tutaj dam zaawansowane, wyłącz silnik cholerny i przeskakujemy do ciężkiej krówki. Dobra, i co teraz? Tutaj w tej ciężarówce? Musi ci się tam pojawić na przyczepie takie zielone trzy chyba... takie kulki, nie kulki, tylko okręgi jakby. Musisz w nie kliknąć i wtedy ci się załaduje jakby przyczepka. Ja tutaj nie mam nic takiego, na litość boską. Ojej. Ty, mam gdzieś kłody. Mam ich kilka. A weź tryb zaawansowany. A to trzeba chyba odpalić ciężarówkę, co? No spróbuj odpalić. No. Zaawansowany kto jest? Nie wiem, ale powinno ci się pojawić coś przy przyczepie. Jest, mam zielone teraz. No to klikaj.
Gotowe do załadunku. O! Mam. Elegancko. Dobra, teraz ja bym proponował tobie, żebyś odjechał K700 kawałek, żebyś miał większy manewr do wykręcania, nie? Kurwa, nic tu nie widzę. Dobra, ja jadę do tartaku zaraz z tobą. Czekam na ciebie tylko. Ty, wyminę te K700. No to wymijaj, może być i tak. Ja odstawiłem dalej sobie, żeby, wiesz, był większy manewr. Ale, no... Jak chcesz. Come on! Motherfuckerze, dawaj! Nie no, dasz radę, rzeczywiście dużo miejsca jest. Oj, uważajmy na pniaka. Blokadę. No, wykręciłeś elegancko. Dobra, jedziemy. Tam wykręciłem, ale czy tu wykręcę? Wykręcisz. Jedziemy za średniakami teraz. Pojedziemy do jednego tartaku. Mam nadzieję, że... Jak to było ze średniakami? Ile tu punktów mamy? Po 4, czy jak? Tak, po 4. Na pewno? No. Aha, bo chyba długie są 6. Tak jak to było. Fuck! Zakopałeś się? Nie, pniocek mnie chycił za przyczepę. O, dasz radę wyjechać? Jak nie, jak tak. No to super. Ja czekam na autostradzie. Długo nie będziemy jeździć, bo musimy zaraz zjechać. A, cholera! To jest to moją wyciągarą. Nie no, na litość boską. Nie przydał mi się tutaj, nie przydała mi się wyciągarka niestety. Dobrze, podjeżdżam K700 do ciebie. Coś ty się tam... Na litość boską, żebym ja tutaj coś widział, żebym ty mógł chyba byłeś, sytuację. Ty chyba byłeś na prostej już w miarę. Wiesz co, prawdopodobnie przyczepka zahaczyła mi o jeden wystający pniak. Prawdopodobnie. Bo ja tutaj miałem dość taki duży skręt. Ale ja tego na litość boską nie widzę. Nie ma szans tego zobaczyć. Ja też tam nie widzę, żeby coś było nie tak. Czekaj. No nie widzę tego, co tutaj jest grane, no. Dobra. Zaakceptuj teraz. Ale co mam zaakceptować? Ja tutaj nic na ekranie nie mam. No masz rację, bo nie do tego się złapało. Dobra, wyciągarka. A ty chcesz mnie ciągnąć do tyłu? Nie, w bok lekko. Żebyś mnie tak czasami nie wywrócił przy okazji. No, dobra. Mamy? Mamy. Okej, uwaga. Coś tam, co tam tak haczy mocno? No ja, no podejrzewam, że targam za sobą pniocek. Może być. Czekaj, bo ja w drugą stronę ciągnę. Ty nie, tam chyba jakaś ta jest. Jezu, jak to sprężynuje. Co to tam jest? Ty się mnie pytaj, jak ja tutaj nawet diobła nie widzę. Nic tutaj nie widzę. Spróbuj wycofać troszeczkę, ja ci pomogę. Taka aha, jak spróbujemy jeszcze tak teraz. No. Co to tam jest? Cokolwiek to jest, musi się poddać bydle. Przecież tam nic nie widać. Tam chyba jakaś gałąź między te... Jezus, co tam wpadło? Tam chyba Tusk wleciał albo co? No ja nie wiem, no. Tusk przyleciał już. Okej, no. Do Poland. Tylko nie odczepiaj tej przyczepki. Nie. Czekaj, ja zrobię coś innego, Lucek. Czekaj, że... Czekaj, Lucek, nie rób nic. Ja patrzę, co tam zawadziło ci. Próbuję tylko samą wyciągarę. Pniąka wytargą z korzeniami, a nie przesunę przyczepy. Ty tam nic nie ma, tam coś jest nie tak. Ja nie wiem jak ci się to jest chyba jakaś gałąź, ta o gałąź ci się zahaczyło, taką leżącą, one czasami jakoś tam psują. Mogę spróbować cię troszeczkę popchnąć moim tym, moją ładowarką, próbuję powoli. Co to jest, ty? Nie no, ta gra się... Dobra, spróbuj jeszcze raz załadować się, no. Rozdupcyłeś mi ładunek. Wiem, spróbuj go jeszcze raz załadować, powinno być dobrze, bo jest ustawione wszystko. To ładuj mnie teraz! Nie, tam możesz nacisnąć po prostu. Zobacz, czy tylko jest dobrze ustawione wszystko. O, no. O, jest. Dobrze, że wpakowałem tam kilka belek.
Co tam jest? A nie dasz rady... Z ładunku dostałem achievement. Nie dasz rady wycofać? Ja się boję, że jak zacznę cofać... Dawaj wyciągarkę. Zakopuję się przodem. No, dawaj wyciągarkę. Ja ci pomogę wycofać. Dobra. Kur, wesoł, jakiś trzyma mnie za koła, no. Powoli cofam. No ja też daję wsteczny i dawaj. O. Dobra, bo się tutaj już za bardzo mi chybocze. No. Jezus, chcesz kliknąć na ciężarówkę, wchodzić do środka kabiny. No spróbuj odłączyć tą wyciągarkę moją. Bo ja odłączę. Okej, okay, dobra. Uciekam ci tym K700 i jedziemy. Dobra. I do przodu. Co tam jest na litość boską pod tymi kółkami? Nie możesz ja tam... widzę. Co tam jest? Widzę. Wyrwany pniok z korzeniami. No co ty, i to jest zablokowane? Tak, i ten korzeń leci do góry. Widzisz go tu? Nie widzisz go. Czekaj, jak ja ci pokażę. Tu leży pniok, proszę bardzo. I korzenie ma do góry. I to ustrojstwo, chamstwo zmyte, zbolało mnie trzymało. Aha. Jak wezmę zaraz pantofla, to się skoczy z tym pniokiem. Dobrze, ja tego nawet nie widzę. Coś tam jest, ale ja jestem za ciężarówką, to tego nie widzę. Mało tego, ta droga jest tak wyjeżdżona, że ja już leżę tutaj bokiem właściwie w kolejnie, nie? Dobrze, to ja podjadę tym. Spróbuję cię troszeczkę pociągnąć tam. Na razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę ominąć po prostu ten... Lucek, ty mnie teraz nie wyprzedzaj. Dobrze. Myślałem, że już się zahaczyłeś teraz. Na litość boską, zaraz glebnę. To są jakieś gałęzie tam i one przeszkadzają. Lucek, zobacz sobie, jaki ja mam kąt nachyłu. No widzę. Zahacz się o pniaka linką, żeby ci nie wywróciło. I spróbuj pojechać kawałek dalej. Tu masz pniaki po prawej stronie. Jak się zahaczysz, to się nie wywrócisz. Tak, ale jak ja teraz puszczę z liny ciężarówkę, to ja nie wiem, czy po prostu już się nie wywrócę. A gdzie ty masz przełączoną linę? To do za zderzak. Nie powinno być źle. Spuść ją. W razie czego cię szybko załaduję. Zaraz będzie jasno, także spokojnie. Na szczęście, kuźwa. No. Cholerna noc, dała mi popalić. A, już z ty... Co to było? Nie no, jest ładnie. Wydostałem się, alleluja. Ale co tu było tutaj chyba te... Jezu. No mówię ci, pniok z korzeniami do góry. Widziałem, pokazywałem go widzom na kursorze, a ty zobaczysz sobie na materiale. Dobrze. Po prostu wyszarpał ktoś pnioka i ten korzeń z tego pnioka wbił mi się pod samochód. Ja zobaczę. Jest! Udało się. Teraz tak, pojedziemy sobie... Wytaraskałem się z jednego kłopotu tylko po to, żeby za chwilę wpakować się w następny. Nie, co ty? Tutaj było w lewo, nie? Tak, w lewo. Ja tu stoję i czekam. Się wydostałem tego z tego błotka i... To się nazywa, Lucek, gra zespołowa. Dobra. Teraz jedziemy Czekaj. Yes! Kawałek dalej. Tutaj musimy skręcić. I pojedziemy sobie tą dziwną drogą nieodkrytą jeszcze przez nas. No i weź tu człowieku, nie pij, No i tak jestem łaskawy, że do tej gry dzisiaj wziąłem sobie... Znaczy, żona mi nalała, ajer koniaka. No. Ja już mam tego, na pusty kielichon. Na wprost musimy jechać przez te krzaczory. Powiesz, że to jest dobry pomysł? Tak. Tutaj jest droga zaraz. Ja ci fufam. Nie zawiedź mnie. Tu jest droga i tu pojedziemy gdzieś, nie wiem gdzie. A ja bym tak na grzybki sobie to wyskoczył. Nie, to tutaj nie ma tych grzybów już świecących. Usunęli je niestety. O kurde. Ale było ciężko. Ja nie powiem, było ciężko. Nie, są grzyby, jakieś tam prawdziwki były. Po drodze. Twój Astonek by tutaj miał raj na ziemi. On już dzisiaj miał raj, już byłem z nim. Ty, jest tutaj pod grzybek taki wielki. No jest. Były grzyby, patrz, następny grzyb. Są grzyby. Na zawołanie wyrosły. Tylko tym razem nie świecące. No, tak trochę słabo. O, następne są. Dobrze, ja zobaczę, czy my w ogóle dobrze jedziemy. Coś tutaj, chyba bomba atomowa wybuchła, bo jest strasznie jasno. A nie, ty prawo pojechałeś tutaj, nie? Prawo, dobra, widzę cię. Tak, ale chyba trochę źle. Dobra, pojedziemy tu, zobaczymy co tu jest.
Ej, tu bomba atomowa wybuchła. Zobacz, z tych drzewek zostały tylko same takie gałązki. Nie, to jakiś orkan przeszedł. Nie, testowali tutaj, jak to Rosjanie. Nie, Rosjanie nie testują tak. Ty, grzyba rozjechałem, ty. Rozleciał się na drobne. Wiesz, że te grzyby można rozjeżdżać? Tak, tak, tak. W pierwszym Splitaje też tak było. I po tych drzewkach, proszę bardzo. Poprowokujemy troszeczkę los. Proszę. Znaczy, nie będziemy prowokować losu. Wracaj. Ciśnij tam. Łosiu, na drogę. Już nie mam ochoty do tego K700 wsiadać dzisiaj. Nie, następnym razem do tego ostatniego tartaku, wiesz gdzie pojedziemy? Normalnie pojedziemy, Lucek, do tego automatycznego. Tak, tak, tak. Ale mamy to już zaliczone, żeby nie było, że jesteśmy mięczaki, żeby tego nie zaliczyli. Tu jest bardzo grząskie błoto, gdzie ja teraz jadę, także powoli. Mega grząskie. Widzisz, ja na joysticku mogę sobie operować kamerą. Prawo, lewo, góra, tył. A ty masz na joysticku, kurde, operowanie tym. HDR-em, znaczy nie HDR-em, tylko ładowaczem. No. No widzisz, no to kurde, ja wolę twoją opcję. Chociaż tak z drugiej strony. Może być. Dobra, a daleko jeszcze? Czekaj, zobaczę. Tu musimy się przedostać chyba przez jakiś lasek dziwny. Ale to daleko drzewka... jeszcze czy nie? Zaraz zobaczę. Musimy odbić gdzieś w lewo, czekaj. No i tam chyba niedaleko już będzie cel. No mamy tartak niedaleko. Tak, musimy tu odbić. Nie wiem, jaka pojechałem, że tutaj pojechać, nieważne. Pojedziemy sobie przez te drzewka dziwne, powinniśmy je połamać. One się łamią elegancko. Ale tutaj jest błoto, ojej. Dobra. No, tu jest grubo. Przypomina mi się teraz ten kawał o tym bacy. Baco, kierendy na dworzec centralny. A tam pójdziecie, panocku, przez te paryje. Tam przez te wody, tam przejdziecie i tam macie ten dworzec. Panie Baco, no ale to bezpieczne to jest. Przejdziemy przez te paryje. A panocku, tam tyle ludzi posłał, żadne się nie przyszedł skarżyć. No, dokładnie. Lucek, dasz radę? Ja się też chyba nie przyjdę skarżyć, ponieważ topię się w tym błocie, ale na razie się nie poddaję. Gdzieś tu próbuję. Oj. Bo to właśnie chodzi o to, żeby nie wpaść w te błoto. No, weź spróbuj dookoła, chociaż kurczę, to nie jest dobry pomysł, bo ty na razie jesteś jedynym, który jeździ. Tak, jestem jedynym ludziem, który może cię z tego wyciągnąć teraz. Nie, jeszcze nie próbowałem wyciągarki. Zobaczymy, co my tu mamy. Ja tutaj widzę mniejsze błoto, tutaj. Dobra, próbuj. Wyciągnąć się? Nie, próbuj tym mniejszym błotem. Kitaj do przodu. Come on! Nie zdychaj mi tu teraz, cię proszę! Dajesz, ciś. Chyba wjechałeś to błoto właśnie. Ciś, cię błagam, ja cię proszę. Kupię ci nowe opony na Mikołaja. Dawaj. Co ty się ścigasz? Udało ci się, ale bez wyciągarki chyba, nie? Bez wyciągarki, bez absolutnego niczego. Dobra, ciśniemy do tego tartaku. To już tutaj powinno być. Jakimś cudem się nawet wyprzedziłem, nie wiem jak się to stało. No musiałem wjechać w to najgorsze błoto, niestety. W ogóle pojechaliśmy trochę naokoło, ale chyba nie masz mi za złe. Ja się tu już spociłem, już mam mokre ręce przepocone, już wszystko mi tutaj normalnie. Dobrze, że ręce. No nie będę tak, wiesz, no. No dobra, zwierzam dobra. Się publicznie, co jeszcze mam spocone. Dobra, rozładuj. Ach, powiedz, że to odblokowaliśmy, powiedz mi to. Poczekaj, tylko muszę się rozładować. O. Cyk. Jest, dziękujemy. 8 na 8, załatwione, czyli został nam jeszcze jeden tartak. Jeszcze jeden cholerny tartak nam został. Gdzie jest ten drugi cholerny tartak? Po drugiej stronie tego. Mhm.
Ja bym to co, Lucek, gdzie mamy najbliższy warsztat? Znaczy, wróć, punkt tartaczny. Ty, jest, kurczę, Lucek, po drugiej stronie mapy. Dawaj, spróbujemy właśnie do tamtego, bo mi się tam nie chce pchać do tego, co byliśmy przed chwilą. I będziemy mieli przeprawę przez rzekę fajną. Lucek, to jedźmy tutaj dołem, tak, przez rzekę, tak jak ty mówisz. I tak, tutaj jest skład tartaczny i mam nadzieję, że tam jest automat, bo jak tam nie będzie automatu, jak wyjdę z tych Katkowic, jak pojadę tam do tej Anglii i nakopię im do dupy, to będą widzieć. Skład drzewa to jest tam, gdzie musimy ręcznie ładować, a punkt tartaczny to jest tam, gdzie automatycznie. Tak, to jedź do punktu. Ale którego w końcu? Automatycznego. Poczekaj. Wszystko jedno, byleby automatycznego. No dobrze, to pojedziemy autostradą i będziemy robili przeprawę przez tą rzekę, co się utopiłeś tam z kolegą wtedy. Wiesz co, jaki ty jesteś mstliwy, ale dobra, spoko. Tam będzie fajnie, jak będziemy mieli tak średnie kłody, podejrzewam. A ile ty masz w ogóle w baku? Masz w baku? No powiem ci, że tak 120 litrów mi zostało. Po drodze powinniśmy jeszcze zahaczyć. Ojoj, to ty masz mniej niż ja. Powinniśmy zahaczyć, ale to za moment. Ja się tutaj super wykręcam właśnie, zobacz, jak ekstra sobie radzę. Czemu nie wykręciłeś tu na placu? Nie wiem. Jakiś taki jestem ciężki dzisiaj. Czekaj, bo mnie tu znosi, no. Yes. Nie no, ja tak po prostu na zajebicie się dzisiaj bawię. No dobrze, dobrze, czekaj. Cię też zaraz pobawię. Uważaj, bo się przewróci ta przyczepka ciebie. A co mnie tam wchodzi? Witaj do przodu, bracia i siostry. Tu musimy od razu w prawo skręcić, będzie krócej. Mamy teraz lekkie ciężarówki, więc wyrobimy bez problemu. O, shit. Dobra, jedź pierwszy. Jedź pierwszy, jak mnie przyblokował. No, próbuj tam, bo ja mam tutaj trochę gorzej. Troszeczkę ci burtę poskładałem. Sorry. Spoko. Poskładałem ci troszeczkę burty, a tam sobie klepiesz. Tam. Tą drogą cały czas, wiesz. Młotek, majzel, pędzel. Zardzewiało farba i dajemy czadu. Ty, ale to co teraz, że ja prowadzę? Ja teraz nie wiem, gdzie mam jechać. Tą drogą prosto. Jak prosto? Prosto przed nami są choinki. Tak? Dobrze, prosto, jedziesz. Tutaj, tam gdzie będziesz mógł jechać, to zaraz w prawo za tymi choinkami. O, w ten sposób. Za choinkami w prawo. No dobra. I tam będzie taka otwarta przestrzeń i potem w lewo na drogę. No bo ty jesteś nawigator, ty wytyczałeś mapę, ja nie zdążyłem. Inaczej, ja nawet nie próbowałem wytyczać, bo wiedziałem, że ty będziesz prowadził, no. Nie sądziłem, że tak role szybko się odwrócą. No cóż. To jest też, wiesz co, dziwne? Ja bym na te ciężarówki zamontował takie fanfary, nie? Takie trąby, jak są normalnie przy ciężarówkach dalekodystansowych. No. E, tam takie klakson wystarcza. Takie fanfary, takie. Je, ptoki mi po raz pierwszy wyleciały z krzoków, te. Ptoki? No, ptoki wyleciały z krzaczorów. No i mamy cholerną rzekę. Jesteś pierwszy, że mam jechać? Czy jesteś tak, jestem pierwszy, że jedziesz pierwszy. To nie, co to, nie, nie. Co to tutaj wyskoczyło? Diabeł. Czekaj. O, wiesz co, odbijaj w lewo. Po lewej stronie jest jedźba. O, shit, pojechałeś w prawo. Teraz mi mówisz, że mam odbijać w lewo. No, musimy tutaj po lewej stronie się trzymać bardziej. No to lipa. Cholera. Czekaj, ja muszę sobie tę mapę zobaczyć. No zobacz. Bo coś mi się wydaje. Musimy wyjechać na autostradę. Słuchaj, nie, no dobrze, jedziemy, hej. Możemy jechać tutaj i bum cyk cyk. W sumie, bo tu jest bliżej ten punkt tartaczny, tak? No możemy zahaczyć ten. Ja myślałem, że pojedziemy do tamtego drugiego punktu tartacznego, ale skoro tak chcesz, to możemy pojechać rzeczywiście do tego. Dobra, nie ma problemu. To tak robimy. No to tutaj mamy bliżej przecież. No dobrze, tarczy, dobrze. Nie? Ja myślę, że o tym ty mówisz. Może być i te, no. O tym ja mówiłem, co teraz zaznaczam. O, widzisz go? Zaznaczyłem go. No, o, widzę. Okej, okay, ja cały czas myślałem, że ty o tym mówisz. Nie, mówiłem o drugim, ale może być i ten. No bo po kiego grzyba mi jechać gdzieś na północny zachód, kiedy mam na wschodzie? Dobrze, niech będzie ten. O. Zobaczymy, kto lepszą drogę sobie obrał. Ja przejechałem przez... Znaczy, nie sugeruj się tym, że jadę tędy, że to jest lepsza droga. Bo ja wątpię w to, że to będzie lepsza droga. Dobra.
Come on! Do boju, Polsko! Ja wcisnąłem tu tą, ten wyższy bieg, jedynkę plus i cisnę. Nie przejmuję. Nie, no bo wiesz co, tutaj można wszędzie użyć wyciągarki, mamy dookoła drzewa, nie ma problemu. No wyciągaj się z tej wody. O. Cholerny typ zaawansowany. Dobrze, ja jestem już na drodze. Ty, ja jestem pod tartakiem, lol. No świetnie. Gratuluję. Ale w tą stronę lepiej nie jechać chyba z drzewem, co my jechaliśmy teraz tą drogą. Ja szukam innej drogi. Pomóc ci? Na razie jeszcze nie. Aha, czyli będę musiał pomóc. Czekaj, to ja się tutaj zawracam. Tak jak do samych swoich. Jaćka, pomóc ci? Nie, nie trzeba. Jak chcesz, to ci pomogę. Nie, nie trzeba. No to ci pomogę. Pamiętasz tak samych swoich? No to było, dokładnie tak. Dobra. Okej. Okay. No cek, na razie musisz po prostu mi zaufać. Dobrze. Ja wiem, że to będzie ciężkie w tej sytuacji, ale musisz. Dobrze, dobrze. Ja mam godziny w symulatorach, ciężkie godziny w symulatorach, wiesz? I po prostu mam te doświadczenie, no. Dup te drzewo. Gdzie ty jesteś? Wydostałem się. Aha, dobra. Z kolejnego bagna. To tutaj już pojedziesz. Gdzie ty jesteś, na litość boską? Tutaj zaraz, czekam na ciebie na brzegu. Poczekam na ciebie. Ja muszę jeszcze przyczepkę sobie podczepić, bo wyłączyłem. Zobacz, widzisz mnie? Widzę cię! Dobra. Nawet cię słyszę i czuję. No to tutaj właśnie. Yes! To musisz, wiesz co, ty kocham mnie chyba... tą grę. Tutaj, no. I teraz ty mnie wyminiesz chyba. Dlaczego? Albo poczekasz, aż podczepię sobie przyczepkę, bo ja byłem gotowy, żeby ci pomóc. Jakiś, normalnie zaimponowałeś mi. Na tutaj, serio. Tutaj sobie odczepiłem. Wzruszyłem się. No już nie przesadzaj. Naprawdę tak się poświęciłeś dla mnie? No poczekaj, tylko wezmę sobie ją przyczepię. Ja się normalnie wzruszyłem. Co ty miałeś w tym koniaku? Ja tutaj jest przejęty grom jestem, a ty tam... No właśnie, że musisz rozluźnić. O. Musisz namówić żonę, czy tam dziewczynę, Dominikę, musisz namówić, żeby ci nalała ajer koniaku przed odcinkiem. No. Ajer koniak to nie alkohol. Także nikt mi tutaj nie zarzuci, że ja uczę dzieci pić, czy coś w tym stylu. Bo ajer koniak to nie alkohol. Jest! Tylko, że wiesz co? Proponuję najpierw... Nawracamy się najpierw. Tak, najpierw nawrócić się. Tak jest. A dopiero potem. Czyli najpierw nagrzeszyć, nawrócić się i dopiero potem się załadować. Tak trzeba zrobić. No. Ja już się ten zawracam. A ja sobie tu dla jajek dam, o, kłody. Pyk, dla jajek. O, pak. Dawaj długie. Tylko na maksa można dać 3, tak czy siak. Tak. No, ładuj się, pakuj się do miski. No. Jak MMMs. Poczekaj chwilę. Zdobędziemy tą cholerną mapę, Lucek. Mam krzywego tutaj. Dobra, jest. Działeś. Mi brakuje paliwa trochę. Ja się podjadę tam do cysterny zatankować, o ile coś tam jeszcze zostało. Ale po co ty, po co Buda ma do psa, znaczy po co pies ma do Budy iść? No dobra, to zrobimy odwrotnie. To ty się tutaj załaduj, a ja podjadę. Zrobimy tak, że Buda przyjdzie do psa. Tylko nie wiem, czy tam jeszcze paliwa trochę zostało. Znaczy na nas dwóch? Fuh. Ja nie wiem, bo ja zatankowałem sobie K700 do pełna. Czy nam coś zostało, to jest pytanie. Jest, 519 litrów. 519? Pół zbiornika. Tak, powinno starczyć dla nas dwóch. Spokojnie. Dobra, ja sobie zobaczę, gdzie my... A nie, to niedaleko. Och, ta kamera! Boże, szkołany! Kiedyś jak wezmę, to ją poczaskam, tą kamerę. Nie turutuj mi tu teraz, bo czekaj, bo nie mam tego interfejsu. Gdzie jest interfejs? Tu jest interfejs. Jest! Podoba mi się, jak on fajnie tak resoruje, jak te kłody się załadują. No. Jo. Jestem już. A mam Matamet Graf Elex.
Ja też mam Eleks, fajna gra, powiem ci. Masz? O właśnie, jak no. tam z nią? Matamet, ja też mam Eleksa, fajna gra. Czemu ty mi stanęłeś na środku? Aha, bo ty masz tą... Czekaj. Dobra, możesz mnie możesz mnie tankować. Wystarczy? Wystarczy. Wystarczy, podziękował ci. Bóg ci w dzieciach wynagrodzi. Dobrze. Ty, ej, ty masz tylko 270 litrów maksymalnie. No niestety. Nie, no niestety tyle wystarcza. Dobra, teraz ja myślałem, żeby próbować od razu odbijać w lewo tutaj i przez rzekę cisnąć. Słuchaj. A nie, czekaj, bo my mamy drugi tartak w ogóle, o czym ja mówię. No patrzcie, ten tartak jest. My musimy teraz walić na autostradę i z autostrady tak. tam próbować dostać się do góry. Nie przejedziemy przez autostradę, bo jest posterunek. 13. Kurwa, dwa są posterunki. Nie, zobacz, wiesz co, pojedziemy na autostradę, ale pojedziemy naokoło tą autostradą, przejedziemy przez most i tam jest taka droga przez las. Tylko musimy się tutaj wycofać, żeby pojechać w tą dróżkę tutaj po lewej stronie, którą ominąłeś. Ja się tutaj jaką cyknę. Dróżkę po lewej stronie? Tam jest pętelka tu, i nie ma przy tobie, dróżki. Przy tobie tutaj teraz ja mówię już o... Aha, tędy, tak? No, żeby... Tak? No. Tak? I ty tędy chcesz jechać przez las, tak? Tak, tutaj i tu kawałek i wyjechać koło K700 na główną, tak? No. I potem jak? I potem już ci powiem, no to zobaczysz. Tak? Tak, będzie wszystko okej, tylko... I tutaj w bok, co to było?! Nie, silnik mi padł. W bok, tu. No, ale ty, silnik mi padł. Jak to ci silnik padł? No poważnie, rozwalił mi się. Jak ci silnik się rozwalił? No poważnie, w Madrunnerze zostały dodane takie rzeczy, że może ci nagle silnik się rozwalić. I ty teraz nie masz auta? No ja teraz muszę przyjechać z naprawą. No to... Jest tutaj gdzieś ten nasz ten, nie? Tak, ale on jest warsztatem. Nie, niedobrze. Dobra, biorę B20. O nie, tego nie mogę wziąć, bo to nie jeździ. Luce, chcesz mi powiedzieć, że ten silniczek, który tam jest animacyjnie schodzącym tak. tam, on ci się po prostu rozpadł na drobny mak? Tak, musimy przyjechać z częściami naprawczymi. Ja biorę cysternę, coś jadę do warsztatu. A ile ty miałeś punktów uszkodzeń? Teraz ile mam? 600 miałeś? Na 600. 0. Czy tam 4 może? Ale to tak, miałeś 0 uszkodzeń i nagle ci się silnik rozdupcył, bo tak mu się chciało? Tak, bo ruszyłem na maksa, o nic nie uderzyłem, bo tutaj nic nie ma. Tak? I nagle buf. Mówię ci, że w tej grze jest tak to losowo dodane. No to lipo. A mi się to podoba właśnie, bo teraz musimy kombinować co zrobić. W rzeczywistości tak się zdarza, że jedziesz, nagle coś ci trzaśnie, tak? A no jak mi się silnik rozdupcy przed samą metą, no to chyba będę płakać jak ten Rosjanin na swoim gameplayu. I to o to chodzi. Nie teraz... widziałeś, jak ten Rosjanin tam płakał? Nie. Ale on grał tego pierwszego Spintyresa. Ja to oglądałem jakieś 2 lata temu. Aha, nie widziałem. On nagrywał odcinki premierowe i nie zmieścił się na moście przy skręcie na 90 stopni i przyczepa... Wózek przyczepy mu spadł z tego i go pociągnął całego za tego i on tam normalnie w tej kamerce normalnie płakał prawdziwymi łzami, mówię ci. Aha, wiesz co, ja pojadę teraz do warsztatu, ale pojadę sam, no bo co, to razem nic nie zrobimy tutaj. No nie, no ja tu na ciebie poczekam, wyłączę sobie tylko silnik, żeby na pewno? A nie chcesz jechać? No dobra, to poczekamy, tak. Lucek, to jest gra zespołowa, nie zostawię cię tutaj samej. To... Okej, to ja jadę do warsztatu, zmienię sobie tutaj to. A ja sobie tutaj poprzeglądam smartfona. Co ty się tam kto to do mnie dzwonił? O Boże, teściu do mnie dzwonił. No to będzie... Musisz oddzwonić teraz. Nie no, teraz nie będę dzwonił, no teraz ja seriala kręcę, nie? Czekaj no. A, teściu się bije z nowym telefonem i potrzebuje mojej porady. No cóż, no nie jest to sprawa ratowania życia, więc chyba, także może poczekać chwileczkę. A on będzie oglądał i tak sobie, no dobra, zapamiętam. Nie, on nie ogląda moich odcinków, bo on na to nie ma czasu. On jest za poważny na to, chłopie, no przecież. Za poważny? Co za brzmiało? Za poważny, no ty, 68 lat, no to wiesz. To co z tego? Nie, on nie ma czasu na patrzenie na wujka Bohuna. On mnie tylko wspiera duchowo. Zbyt skromny jesteś. A co? Ja sobie za ten czas pooglądam szczegółowo moją ciężką krówkę. Ta ciężarówka, co ja do nią jest dosyć dobra. Gdzie ty w ogóle jesteś, na litość boską? Wyjeżdżam na autostradę już. Zaraz będę się kierował do warsztatu.
A ty teraz jedziesz czym, mi przypomnij? Cysterną, bo tutaj jest jedyny pojazd z pobliżu, który się nadaje do w miarę jazdy po terenie. A czemu ty nie zrobiłeś tak, żeby przyspieszyć akcję, że przeskakujesz do tej ciężarówki, którą potrzebujesz? Aha, że chyba, że tą chcesz przebudować. No chcę ją przebudować. Aha, dobra, spoko. No to tak cię widzimy, ty zapieprzasz niesamowicie, ty. Nie ma na co czekać. To będzie moment. Czekaj, To będzie. dobrze. Jeszcze No. kawałek dalej, jeszcze kawałek dalej już. No pokonamy dzisiaj tą mapę. Ja wiem, że ten gameplay trochę potrwa. Moi widzowie oczywiście będą w niebo wzięci, bo nie lubią takie długie odcinki na moim kanale. Ty to będziesz ciął na 10 tysięcy odcinków. No pewnie tak. Jak zahamowałem z piskami tutaj przed skrętem. Pełna inwigilacja. Mam cię po prostu na monitorze. W tym zacofanym świecie tutaj. Jo, i rzeczka przed tobą. No, Pięknie. powoli tutaj zwolniłem. Ale Podbiega do bramki, moi drodzy. Będzie gol, czy nie będzie gola? jeszcze trochę podjechałem. Jest dobrze. Dzień dobry. Cześć, Lucek. Dzień dobry. Za chwileczkę będziesz koło mnie. No, podjeżdżam tu pod górę. No. O ja, tutaj Już ciężar. Nie, cię myślałem. słyszę. Słyszę dźwięk twojej ciężarówki. Zakłócony A klaksonem. tutaj czeka ten wielki. Aleś wyskoczył zza tego, jejku, to efektownie wygląda. Oczywiście. Ja po prostu tym mazem pojadę z tobą, będę ci towarzyszył, a co? Dobrze, tak zrobimy. W razie czego, bo ta No. moja ciężarówka to nie wiadomo, kiedy się zakopie. Zabuduję tutaj ewentualnie coś. Jakieś Weźmy części sobie. warsztatowe. Koszyk wezmę. O, koszyczek zapniemy. I Nie, tutaj to mamy i nie. jedno, i drugie. Tu jest chyba paliwo i... Tu powinno być paliwo i punkty warsztatu. Chyba Czekaj, tak. czekaj. To było. Koszyku jest jedno i drugie. Naprawcza. Wiem. Skrzyniowe. Tak na wszelki wypadek, jak mi bym miał się rozdupcyć silnik w drobny mak. Ojejku, ten promień skrętu zabójczy i ta kamera, która mnie też wyprowadza z równowagi czasami. Okej. Najechałem tylnią oponą na dyszel z przyczepy. Czekaj, bo ja coś tutaj nie mogę sobie tego zamontować. Czemu? Chyba chodzi o przedni wydech. Nie. Masz tam jakiś problem, Houston? Tak, nie mogę zamontować sobie To ja do zamontuję. nadwozia furgonowego. Nie wiem czemu. Coś, nie wiem czy. Nie no, powinno się dać. Koło zapasowe chyba. Tak, koło Tak, zapasowe no koło przeszkadzało. zapasowe, no to jest podstawa. Dobra, Koło przeszkadzało, okej. zapasowe, tak, ono blokuje po prostu. No. Nie wiedziałem, co mi blokowało dokładnie. Do boju, Polsko! Do boju, Polsko! Dobra. Dalej, motherfuckerze, dawaj! Jadę. Nie do ciebie teraz mówię, tylko do mojej ciężkiej krówki. O, come on! Robaczku, dawaj, robaczku! Podoba mi się to, że te opony są mokre. To fajnie widać, jak się oklejają tym błotem. No. Super. Aczkolwiek błoto, moim zdaniem, powinno tu być bardziej brązowawe niż szarawe, nie? No, ale wtedy byłoby tak chyba mniej widoczne. Tak to widać każdy jakąś tam, wiesz, grudkę tego błotka. Super to wygląda. Moim zdaniem, błoto powinno być takiego koloru, takiej kubki. Ale wiesz, tam może być inna gleba też, nie? Ja w dobrą stronę pojechałem? W dobrą. Tak. Chociaż w sumie. Wilma, open the gate! Gdzie ty No! jesteś? Aha. No. No tu już jest, no Wilma mi otwarła. Ale ja to targam za sobą, a ja mam pusty ten zbiornik. Chyba. Jezu. No. Ja tylko jadę tak dla fanu teraz, w tym momencie. Wiem. Ja wziąłem jeszcze przyczepkę ze sobą do zatankowania w razie czego. Gdzie ty się podziewasz na litość No, boską? musiałem stamtąd wyjechać. Ja nie mam 600-tonowego maza, który ma 30 tysięcy Ale jak tych. jechałeś tym mazem, to ci się ciężej jechało przecież. No Nie masz tam tak. takiego czerwonego guzika w... Patrz, jak sobie klikniesz kamerę w środku. No. Masz kamerę w środku? Tak.
To tutaj pod kierownicą jest taki guzik, turbo odpierdalasz. Włączasz go i jedziesz. Ha. Nie, to nie ma coś takiego. Ja mam. O kurde. Dawaj, dawaj, bo nie ma czasu. Teraz w prawo, nie? Tutaj? No tutaj. Czekaj. Popatrz sobie. Zobacz go sobie. No, no popatrzcie, bohatera. Nie, nie, chyba nie. Kółka tu. Ci się zablokowały z tego co widziałem. To nie tu. Jak nie tu, jak tu? Ty, to chyba nie tu. Ale tyś mnie tu wyprowadził na manowce, ja już jadę, ja to smolę. Ja dobra, nie zawracam. Jedź, jedź. Ja mogę porzucić moją ciężarówkę, bo w sumie ja tutaj jadę tylko dla, wiesz, dla statystyk. Spróbuj tego lasu, spróbuj ten las przejechać, no. Nie, coś mi się wydaje, że ten las mnie teraz pokona. O, ten las chyba nie odpuści. Jest, przejechałem! To? Aha, rzeczywiście, wow. Nieźle. Ty, to jest chyba droga na skróty, może nią możemy przejechać. Przetarłem ci szlak, ciorej za mną, hopie ty. Dobra, pojadę już normalnie, się odwróciłem fajnie. Czemu ja mam dwie linie czerwone? Co tu się dzieje? Dajcie na mnie mapę. Nie. Czemu ja mam dwie czerwone linie? Ej, czemu ja mam dwie czerwone linie? No to aha, się... już wiem, bo ja dwa razy GPS zaznaczyłem. Dobra, kurde, gdzie my to jesteśmy? Gdzie myśmy to utkwili? No, ja utkwiłem, ty nie możesz jechać. Ale w którym miejscu, bo ja teraz szukam się na mapie, gdzie to jest. No jak nie wiesz, przy tartaku niedaleko. Tu jest K700, gdzie my to utkwili? Tu. No to ja już jestem, no. No to ja już jestem w domu. Okej, okay. Jeszcze kawałek. Ach. To jest po prostu morderca. Ten master jest morderca. To jest cholerny barbarzyńca, rozumiesz to? No, trzeba by było go wziąć. On łamie wszystko. Kości, drzewa, wszelkie zasady. Wszelkie zasady. Drwal. Odkryłem drwala. Połamałem 100 drzew w pizdu. I dali mi odkryty achievement. Dziękuję, proszę bardzo. Jestem pierwszy, dotarłem do mety. Okej. Okay. Wsiadaj do swojej bryki i tam... Ja wiem, że dostanę się od ciebie szykuj. Ja wiem, że od ciebie potem dostanę w pierdol w tym, w D4. Za to ja jestem pierwszy teraz. Ale to spoko, dojdziemy do tego. Spokojnie, spokojnie. Ja też zaraz dojadę. Wyłącz. Tylko nie wiedziałem, że tam się przedostaniesz przez te drzewa. Chociaż tam na mapce ja to było nie. Widoczne, że to jest jakby... Ja też nie, Lucek je na żywioł tutaj. No. I tak nie zatankujemy z tej beczki, bo ta beczka, która jest na przyczepie, ona jest pusta. Ją trzeba było dopiero zatankować. Nie, ma tam trochę paliwka. Ona jest prawie pełna. A ty, tam jest Sahara w tej beczce, mówię ci. No ja widzę teraz na animacji, że tam jest pełno paliwa. A ja nie widzę na animacji, bo mi ta cholerna... kamera ten. Ja widzę tylko czerwone jakieś tutaj obwódki dookoła tej cysterny i nie widzę tutaj podglądu, ile tam jest litrów. Czekaj, ale ty nie o tej cysternie mówisz, bo ja mówię o swojej, którą ja cisnę za sobą, bo ja przyczepce nie, jeszcze mam. Nie, ja mówię o mojej. Ja no, mówię no, o mojej. dobra, już. Sahara, pusto, w środku na czerwono jest podświetlone. To nie to, co twoje jest, tak. Będziesz mógł się od mojej zatankować, jak chcesz. Mówię ci, ona poszła tylko dla statystyk. Gdzie ty jest? Mogę naprawić, bo mam koszyk. Mogę naprawić coś. No i tyle. Siodło 200. Ty, a czemu siodło daje mi 200? 200 czego daje mi siodło? Siodło 200? Ale jak tak, to? Tak, tutaj jest statystyka. Siodło 200, ale co mi daje siodło 200? Że co? Nie wiem. Może uszkodzenia. Waga? Uszkodzenia. 31 na 800. Co, ja mogę siodłem naprawić uszkodzenia? Serio? Co naprawiłeś? Siodłem mu naprawiłem uszkodzenia. No jak, no gdzie? Może tam skrzynka narzędziowa gdzieś ukryta jest w tym siodle. Które siodło takie coś ma? No, w Spin Tires. Nie, no dobra. Nie, tym smarem ze siodła. Teraz mam suche siodło, no nie mogę nic podpiąć. Suche siodło to lepiej... Dobra, nieważne. Boże kochany. Dobra. Suche siodło. Nie, bo twoja żona nie będzie zadowolona. Nie, absolutnie. Suchego siodła.
I nadjechał. Dzień dobry, Lucek. Cześć, gdzieś ty był tyle czasu? Ojej. Dobra, poczekaj. Dobra, ja przesiadam się do tego mojego motherfuckera. W pełni jeszcze... naprawiony. Tak? Tak. Możemy jechać? Zaraz zobaczymy. Gdzie ty jedziesz? Ja już palę silnik. Ale w tą stronę? Czemu tak? Ała, ała, ała. No, no bo tak ustaliliśmy wcześniej. Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? Czekaj. No kamę nie zresty, co? Ale to nie tak. To ja źle skręciłem. No, to musimy tu wcześniej. Aha, to wiesz co, to ja pojadę tu, zawrócę i tu, bo nie będę teraz się cofał. Dobra. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. No, tu jadę, dobra, widzę, no, widzę, dobra, widzę. No, ja się spróbuj wycofać. Jest... Masz doświadczenie wycofać? Z Eurotracka, to... No. Teraz ktoś mnie po prostu pod włos wziął, no. Ej, ale wiesz, że ten... Że tobie też może tak silnik rypnąć w każdej chwili. No, dziękuję. Dziękuję. Za życzenia. Albo coś innego. To teraz okazuje się, że w Spin Tires jest tak, że w każdej chwili może ci coś walnąć. Bardzo fajne to jest. Plus właśnie zaczyna się noc. No. Romantycznie będzie za chwileczkę, coś tak czuję. Ja mogę walnąć w ducha twojego pojazdu, czy nie? Tak, tak. Możesz go przejechać. Nie miałeś jak się odwrócić tam, nie? No, było... no. Ja nie. Mogłem jechać jednak przed siebie, nie cofać tutaj. No pojechałbym za tobą, ale wiesz, tam byśmy jechali, no... Czekaj, bo ja tutaj kręcę w jedną stronę, a ta naczepa nie chce mnie słuchać. No musisz z nią porozmawiać. No nie chce mnie słuchać, wariatka jedna. Ja się zastanawiam, nie no, tu nie powinno być tak źle. Okej, dobra. Za chwileczkę będę ci na ogonie siedział. Dobrze, odpalam silnik. Tak. I jedziemy, proszę pana. No to jedziemy. Ku wielkiej przygodzie. Och. No była gruba akcja, czyli... Jakie mieliśmy dzisiaj problemy? Mieliśmy problem z rzeką? Nie mieliśmy problemu z rzeką na początku. Ze wszystkim mieliśmy dzisiaj już problem. Mieliśmy problem troszeczkę z drzewem, jeśli chodzi o załadunek. No. Ja się w jednym miejscu zakopałem, że musiałem używać wyciągarki. Tam było ciężko, to jak z drzewem jechaliśmy pierwszy raz. No. Co tam jeszcze było takiego złego? Ja myślę, że wszelakie zła na nas wciąż czyhają w tych otchłaniach nocy. Tak, jeszcze coś się może stać. Tak, wszystko się może zdarzyć. Właśnie mi to też po głowie szło. Okej, zobaczmy. Twoja ciężarówka jest szybsza, no co jest do jasnej anieli? No bo ja wziąłem automat. I mi włączyło dwójkę w którymś na momencie. O, święta makrelo, no. Ja jak skręcam na przykład w lewo, a czuję, że ciężarówka jedzie mi prosto cały czas. No, a masz blokadę? Cholerne drzewo, kto je tu postawił? Blokadę masz włączoną czy wyłączoną? No tak, mam włączoną. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze, bo to właśnie ta blokada sprawia... No ja wiem, wiem, ale tutaj jest ciężko. Zwłaszcza z takim ładunkiem dosyć sporym. Wiesz co, zauważyłem, że czasami z kokpitu mi się wydaje, że ta ciężarówka stoi w miejscu, a potem patrzę na kamerze zewnętrznej i ona jednak jedzie. No ona jedzie szybko, no też mam takie wrażenie. No. Jakby ten kokpit nie... Przekłamuje trochę. Tak, jakby przekłamywał. No jest tak. Już miałem tak kilka razy, że wydawało mi się, że stoję, wychodzę na kamerę zewnętrzną, patrzę, jednak jadę, no to co jest grane? No ja też tak właśnie teraz sobie zobaczyłem, rzeczywiście tak jest. Albo może to jest takie tylko złudzenie? Nie, jest tak. Może tak już jest po niemalże dwóch godzinach gry. Dobrze, skup się teraz na tym, żeby dobrze wyjechać tutaj koło K700, tu gdzie się wcześniej zakopaliśmy. Uważaj tam na ten pniocek. No, mogę teraz ja tutaj go. Może pozamiatać. Pniocek tam może nieźle namieszać. Oj. Grząsko tu jest. O to właśnie chodzi. Ojejku, ten K700 mów po ludzku zostawił na środku, a potem wujek Bokun drugi. I jak to pięknie wygląda. Taki potwór, taki dinozaur, który po prostu... Matamet nie może się zdecydować, w co chce grać. Teraz gra już w World Thunder. Kto? Matamet. Aha. Widzisz? Właśnie dlatego nie warto mieć znajomych na tym, na...
No ja mam ten tryb offline i tutaj nikogo nie widzę. Wniosek! Omijaj go! Staram się. Lucek, jak tyś to zrobił, że tyś tędy przejechał? Nie wiem, a ty jak tam? Ja się znowu utopiłem. Dobra, czekaj. Kurw! Biorę K700. Gdzie on jest? Jest tu. Czekaj, dobra, dobra. Ja widzę tylko jak korzeń z zęba wystające te takie do góry z tego pniocka. Okej. Okay. Co tam się u ciebie dzieje? O, Aston pije wodę sobie. O, jak przyjedziesz! Robota? Słyszałem jakiegoś Robocopa, to co ty masz, psa z tego Horizon Zero Dawn czy co? Nie, on tak pije wodę, no. Niech sobie pije. Dobra, poczekaj. Serio? To jest Aston serio pijący wodę? No, a co? Przerażasz mnie. Wiesz, jaka z niego teraz duża maszyna jest? Dzisiaj no ci mówię, ty masz spacerze. Takiego psa z Horizon Zero Dawn. No. Z Resident Evil. Tego takiego psa zombiaka. O Boże, tamte... Jak goniły tą, tak, nie? Tak, no. Jak ona się nazywa? Nie wiem, to nieważne. Laska po prostu. Laska, tak, ona jest laska, to trzeba przyznać. Główna bohaterka Resident Evil jest po prostu niesamowicie piękną kobietą. Ma w sobie to coś. Dobra, i tutaj kita, nie? No, tutaj kita, jedziemy dookoła i w którymś momencie, czekaj, ja sobie to zaznaczę lepiej. Czekaj chwilkę, muszę sobie to zaznaczyć. Za mostem wiem, że w tym miejscu gdzieś musimy skręcić w dróżkę. Okej, możemy grzać. Coś ci powiem z perspektywy kierowcy ciężarówki. W momencie, kiedy jestem rozpędzony składem i ty mi się zatrzymujesz przed nosem i mówisz, poczekaj chwilkę, to w takim momencie od prawdziwego drivera dostałbyś z liścia. No, ale tutaj jest speed tires. Rozpędzić taki w realu taki zestaw i wyhamować nim. Wiesz, ile to jest strat? Ile paliwa? I jak hamulce zdzierasz? No, tak. Jak już ale... zestaw pędzi, to nic go nie może zatrzymać, chyba że cel. To musiałbym zjechać chyba na pobocze, żebyś mógł wyminąć sobie na spokojnie, nie? Gdzie ty się stracił, na litość boską? Gdzie ty jesteś? No ja przejechałem tą drogą. Jaką drogą? No to co ty jedziesz? Tylko ja jestem z przodu. Aha, dobra. O, już się bałem, że ty gdzieś mi zjechałeś w bok. Nie. Dobra, widzę cię. Widzę tylko twoje tylnie światełka, nawet nie. Dobrze, tu musimy teraz zjechać. Ojej, jak dziwnie przez most się przejechało. Tak, bo to za mostem jest tam. Pierwsza prawa na, za mostem, nie? Tak. O, uważaj. To tam się dzieje. Tam się dzieje. No, musimy tu zjechać. W to wąskie takie. Panie się jedzie przez most, jak dziwnie. Nic tutaj nie ma dziwnego. Miałem tak dziwnie kamerę ustawioną, ale miałem kamerę z zewnątrz. Dobra. Ty dostałeś już te wszystkie achievementy za łamanie drzew? Nie, bo ja nie jechałem mazem. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ale ja to chyba wcześniej dostałem. O kurczę, ty uważaj tutaj, bo tu wystaje jakaś gałąź. Czy my to przez to przejedziemy bez problemu? Nie wiem, ja wcisnę. Dawajże! Okej, okay, co dalej? No właśnie, dobre pytanie. Bo mi się skrótów zachciało. Mam nadzieję, że będzie mi się to opłacać. Nie, lepiej nic nie kombinujmy takiego no złego. Skosiłem cały zakręt, no. O, na mapce ta droga wyglądała ładnie. Ależ mnie załatwił, Lucek! Co jest? Złamałeś drzewo i wrzuciłeś mi pod... Nie, ja mówiłem, że ono tam było złamane. Zablokowało cię? Na szczęście nie. Pojechałeś w lewo czy do wody? Pojechałem plażą. Bo tutaj lepiej sobie skrócić przez plażę, z tego co widzę. Mów mi lewo, prawo. Skąd na litość boską ja mam wiedzieć, gdzie jest plaża? Po twojej prawej. Zjechałem z drogi po prostu. Zaraz ta droga będzie się łączyć. Gdzie ty jesteś? Aha, no ty jesteś tam. Powinieneś mnie widzieć tobą. Gdzieś. No, no, no. Tak. Widzę tam... jakąś taką kolumbrynę, która się chyba zakopała na plaży. Poczekam na ciebie jeszcze chwilkę. Jedziemy. Tu i tak. Zaznaczymy sobie. Piasek daje dodatkowy opór. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. Ten chyba nie jest mokry, nie wygląda mi na mokry. Ten jest fajny. Bo mokry to jest ubity, twardszy. Jego wada jest taka, że jest pofałdowany. Jakbyśmy wjechali tutaj szybko, to byśmy zniszczyli ciężarówki.
Być może. Ale ja świetnie się tutaj bawię, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Ja przypominam sobie, w pierwszym Speed Tires ja miałem zawsze na maksa te uszkodzenia wyśrubowane. A tutaj... Nawet. Tutaj jest w miarę okej. No. Rzadko kiedy zdobywam maksymalne. No chyba, że wpadnę gazikiem do wody. To wtedy inksza inkszość, nie? No, tam ta rzeka była okropna. No. Tutaj jest w miarę ubite, ale czuję, że to jest cisza przed burzą. No, nie chwalmy dnia, a inaczej, nie chwalmy nocy przed świtem. Zaraz będzie świt, chyba jak dojedziemy właśnie. Dobra, ja sobie wejdę teraz do kabiny. Poobserwujmy, jak to z kabiny wygląda. Uważaj na złamane drzewo na mojej wysokości. Łamiesz te drzewa przede mną, a potem uważaj. Nie, ja się przedostałem przez to. Jest dobrze. Ja na razie żadnego drzewa złamanego nie widzę jeszcze. To jest właśnie dupne, że czasami takie drzewo cię nie zatrzyma, a zatrzyma cię jako jakaś gałązka, nie? No właśnie gałązka, może się wplątać jakoś w te koła i lipę masz. Okej. Ty, o ile sobie dobrze przypominam, w Spin Tires, tym pierwotnym, no. Nie były tam gdzieś kiedyś łańcuchy na koła? Bo tutaj nie były, ma. Były, no. Można było też zmieniać sobie koła. O, no, mam tutaj... problem. Czekam tutaj nie ma łańcuchów na koła. Nie ma. Mam problem i czekam na ciebie. Bo jestem w trochę słabej sytuacji. Jestem zaraz przed metą i boję się ruszyć. Rozpraszam je tutaj, ten TeamSpeak troszeczkę, bo ja zamiast go sobie zminimalizować, to widzę tutaj co chwileczkę ktoś wchodzi i wychodzi, nie? No. Oj. No widzę cię, ale z czym masz problem dokładnie? Nie możesz wyjechać? To jestem trochę słabo przechylony, ale poczekaj, użyj wyciągarki. Aha, bo ty chciałeś ominąć wodę. No. Trzeba było jechać przez wodę. Ciągnąć cię? Nie, jeszcze nie. Podać ci pomocną linę? Spróbuj to jakoś przejechać, bo ja się zakopałem totalnie. No to chcesz, żebym przejechał tutaj przez wodę? No dobra, masz rację. Czekaj. Tu mam cię ciągnąć, bo jak ja tutaj zakopię się w wodzie, to wtedy mamy obaj przesrane. No, zwłaszcza, że to koniec mapy. Jak to przejedziemy, to już będzie meta. No. A świetnie, że AWD nie włączyłem. Tak zastanawiam się, co jest. A masz jakiś punkt zakotwiczenia z przodu? Coś tam mam, ale nie za bardzo mi to będzie działać. No to zarzuć wędkę i targaj dzioda! Nie, chyba będzie dobrze. Widno zastał. Czekaj, bo tu mnie kłoda jakaś blokuje. Ja ptoki budzę o świcie ze snu nocnego. Popatrz, ja ta ptaszyska poleci. Pyk, pyk, pyk. Jakieś żaby teraz zaczęły rechoczeć. Proszę bardzo, słoneczko w lustrze kałuż się odbija. Ja tu dramat przeżywam. A ja podziwiam piękno terenu, widoki. Dasz radę? Chyba tak. A, bo tu jest drzewo, kłoda jakaś taka konkretna. I ona strasznie blokuje. Nie wywal mi się tam teraz. Nie, jest okej. Bo będzie to normalnie wstyd i hańba dla całych pokoleń ludzków. Ała, co ja teraz zrobiłem? Dobra, ja czekam tu na ciebie, bo tu jest słabo. Dobra, teraz będzie wstyd i hańba dla wszystkich bohunów. Jak się tu wywalę ja. Nie jedź to po tej, po lewej stronie, tylko bardziej tutaj na prawo chyba. Ja to dupce walę przez rzekę. Okej. Tam jest taka gałąź przy wyjeździe właśnie, ona mocno blokuje. Też ją dupce. Widzisz? Tak się to robi. Dawaj, ciśnij. No cisna, tylko ta kamera mnie zaś irytuje, no. Dobra. Boże, kochany, z tą kamerą. Znowu ktoś bombę atomową walnął, zobacz. Jasno jest. Przed nami. No bo to tak świto. No jakby ktoś bombę atomową zrzucił. Jak ja zaraz walnę w tą kamerę, to się rozleci. Uwierz mi, nie? Że zaraz normalnie walnę w tą kamerę. Ona po prostu nie chce mi świecić tam, gdzie ja chcę, żeby ona mi świeciła. Na litość boską. No patrz. Dobra, jesteśmy na miejscu. To za uparte kamerzysko. Kurde, ty, udało się. No oczywiście, że się udało.
Z moją pomocą nie mogło się nie udać. Czekaj, proszę, czekaj, bardzo. Czekaj, Christophe, ja tu mam problem na sam koniec. Dobra, cofam. Dobra. Momento. Bożesz, z tą kamerą cholerną jasną. No jedziesz elegancko, co ty mi tam wołasz? Nie, no ja chcę inną kamerę, ja chcę widzieć ciężarówkę, chcę zobaczyć, co mam pod kołami. Nie mogę, bo cholerna kamera mi to uniemożliwia. Patrz, ona mnie, patrz, dam ją tak, ona mi sama idzie do przodu, no, ta kamera. No. Bo ją zaraz normalnie wezmę, ją poczaskam. Patrz, co mi się dzieje z tą kamerą, patrz. Ona mi się sama centruje do góry. Ja bym musiał cały czas myszką trzymać w jakiejś pozycji. Kurwa mać z tą kamerą. Ach, dajcie spokój. Co za debil wymyślił ten system kamer. No tutaj miałeś to takie najgorsze gałązki małe. No wiem, strasznie. No ale ja nie mogę popatrzeć pod kółka, bo kamera tego nie chce, nie? Nie wiem, czy to jest jakiś tutaj już level z tymi kamerami taki wredny, że nie wiem, jak jesteś za blisko mety, to gra ci utrudnia wszystko czy coś. Jakiś spisek tu po prostu. No zupełnie nie kontroluję kamery, zupełnie, nie? Zupełnie. Już nawet na tym padzie z koła kierownicy też nic nie mogę zrobić. No nie mogę nic zrobić z kamerami, mówię ci. I uwaga. I wylatujesz w powietrze. No i kamera, rozumiesz, patrzy ci w niebo i nie pokaże ci ciężarówki, no. Cię może pierą strzelić na miejscu. Rozładuj. Jest. Pokonaliśmy gnoja. Jest! Elegancko! Gnoja! Pomimo wszelkich przeciwności pokonaliśmy ją. Gra już pod sam koniec narzekała. Już nawet rzucała mi kłody pod nogi w postaci zbuntowanej kamery. Ale daliśmy radę, moi drodzy. Żaden motherfucker nam nie podskoczy. Prawie 6000 litrów paliwa zdobyliśmy. Tak jest, moi drodzy. W składzie WB i Mów po ludzku daliśmy radę pokonać mapę Wybrzeże. Pokonaliśmy i jesteśmy usatysfakcjonowani. Ale w następnym odcinku, moi drodzy, zobaczycie, że tą samą mapę pokonywałem z Dundee 1978 i już nie poszło tak słodko. Ale to na moim kanale, w swoim czasie. Obserwujcie kalendarzyk publikacji. No i poszło. Coś od siebie? Coś tutaj chciałeś jeszcze dodać? Coś no ja tylko powiem, że trochę mnie nastraszyłeś na samym początku, jeszcze mówiąc przed odcinkiem, że będzie bardzo ciężko i że nie dałeś sobie rady z kolegą. No i myślałem, że naprawdę, bo tutaj te mapki zostały zmodyfikowane w Madrunnerze i że może być nieciekawie. No coś ale... coś mi się dzieje z kursorem, coś mi się dzieje z tym. Ja nie mogę teraz wyjść ani z gry, ani nic. Włączył mi się tutaj Steam. Och, masakra. No nie, no po prostu ja nie wiem. O. Nie mogę spać. Kursor przykleił mi się do mojego awatara. I jak na niego kliknę, to z tym mi się otwiera, nie? I nie mogę kliknąć na wróć do menu głównego, nic nie mogę zrobić. I mało tego, pojawiły mi się teraz klawisze, teraz znikły. Teraz mogę poruszyć? Nie mogę. No nie mogę kursorem zjechać na kontynuuj rozrywkę albo wróć do menu głównego. Nie mogę tego zrobić po prostu. No, to musisz naprawić. No, nie, ja mam tak po prostu w tej grze i nie wiem, od czego to zależy. Naprawdę nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no nie do końca tutaj wszystko w tej grze pyka. Jest kilka rzeczy, które producent mógłby światła, kazane by to było wręcz po prostu udoskonalić. Na przykład światła, na przykład system kamer, który już irytował mnie nieziemsko w Spin Tire z tym 2 lata wstecz. I takie mam pobożne życzenia, żeby to po prostu zostało poprawione. Tak czy inaczej mapa została pokonana, no. Może nie odkryliśmy tutaj wszystkich tych czarnych terenów, ale jak widać nie trzeba. A co teraz ta gra wyczynia? Zobacz sobie, ja nic nie dotykam żadnego kontrolera. Mapa mi się sama przesuwa. Nie dotykam ani pedałów hamulca, ani kontrola, ani kierownicy, nic. Patrz, tutaj ta gra, ja straciłem całkowicie kontrolę nad grą. Dobrze, że pod Fajrant, a nie podczas gry, bo szlak by mnie trafił na miejscu już wcześniej, nie? No, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, moi drodzy, my się z wami żegnamy. Dzięki, że wytrzymaliście z nami te ponad 2 godziny i 15 minut. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, bo my z Ludzkiem również. No jesteśmy pewnie niesamowicie usatysfakcjonowani, że pokonaliśmy tą mapę, że dokonaliśmy właściwie wszystkich celów, wypełniliśmy te wszystkie cele na tej mapie. No i cóż, no, było fajnie. Ja się bawiłem świetnie. Ja też, bo zrobiliśmy wszystko, co trzeba było, a było naprawdę ciężko w niektórych momentach.
Chociaż ciekawe, jakie będą następne mapki. Przekonamy się. Next time'em. Na dzisiaj dość widzenia. Do zobaczenia next time'em na kanale Mów po ludzku i na kanale Wujek Bohun. Lucek, kiedyś może jeszcze się zgadamy, nie? Na kolejne. Oczywiście, że tak. Lucek jest na tak, ja tym bardziej, więc moi drodzy, no cóż, do następnego. Pa, pa, trzymajcie się cieplutko. Na razie, hej. Hej, hej.